mikrofony na swoich komputerach. Jeżeli ktoś po prostu będzie zabierał głos, to żeby wtedy włączył mikrofon, tak żebyśmy tutaj wzajemnie się nie przekrzykiwali i nie zagłuszali. Chciałbym powitać burmistrza Bisztynka, pana Marka Dominiaka, zastępcę burmistrza, pana Włodzimierza Monikę. Serdecznie witam pani i panów radnych. Witam członków naszej Rady Seniorów. Witam kierowników, prezesów, dyrektorów jednostek funkcjonujących na terenie miasta i gminy Bisztynek. Serdecznie witam również pracowników urzędu oraz oglądających w formie zdalnej sesję mieszkańców. Szanowni Państwo, ustawowy skład Rady Miejskiej wynosi 15 radnych. Chcę teraz dopełnienia formalności, odczytam listę obecności. Pani Augustynia Kolczyńska-Anna. Jestem. Dziękuję. Pan Białouś Dariusz. Dariusza nie ma. Pan Chęciński Ryszard. Jestem. Dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Jestem. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata. Jestem. Dziękuję. Drozdowski Zbigniew jest. Pani Karczmar Kierena. Jestem. Dziękuję. Pani Kiełpińska Anna. Pani Anna nieobecna. Pani Ledwińska Ewelina. Dziękuję. Pan Łykowski Stanisław. Stanisława nie ma. Pan Majewski Grzegorz. Jestem. Dziękuję. Pan Małolepszy Krzysztof. Jestem. Dziękuję. Pani Romanowska Agnieszka. Pani Agnieszki nie ma. Pani Tumisz Wanda. Jestem. Dziękuję. I pani Zawistowska Irena. Obecna. Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w dniu dzisiejszym jest obecnych 11 radnych, co oczywiście stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał, stanowisk i decyzji. I teraz czytamy porządek dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy, otwarcie stwierdzenia prawomocności posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 22. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza Bisztynka z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. Punkt piąty, sprawozdanie z realizacji programu rozwoju gminy i miasta Bisztynek za 2020 rok. Punkt szósty, sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny dla gminy Bisztynek za rok 2020. Punkt siódmy, sprawozdanie burmistrza Bisztynka z wykonania uchwały Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2020. Punkt ósmy, sprawozdanie burmistrza Bisztynka z wykonania uchwały Rady Miejskiej w Bisztynku w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2020. Punkt dziewiąty, informacja burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami realizacji uchwał. Punkt dziesiąty, zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Punkt jedenasty, podjęcie uchwał w sprawie. Ustęp pierwszy, w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Ustęp drugi, w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024. Ustęp trzeci, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Bartoszyce dotyczącego zapewnienia posiłkom osobom objętym wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku. Ustęp czwarty, w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bisztynek na 2021 rok. Ustęp piąty, w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Ustęp szósty, w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek. Ustęp siódmy, w sprawie wniesienia przez gminę Bisztynek wpisowego oraz udziału do spółdzielni socjalnej po sąsiedztwie. Ustęp ósmy, zmieniające uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bisztynek na lata 2021-2032. Ustęp dziewiąty, zmieniające uchwały w sprawie budżetu na rok 2021. Ustęp 10. W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Ustęp 11. W sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli Polski akceptacji jako aktu woli narodu nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski. Punkt 12.
stanowisko w sprawie wniosku o uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obrębu Koszewo. Punkt 13. Rozpatrzenia pisma posła na Sejm RP pana Jacka Protasa. Punkt 14. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 15. Wolne wnioski i informacje. Punkt 16. Zamknięcie sesji. Czy są może wnioski w sprawie zmiany porządku dzisiejszych obrad? Jeżeli ja poddam pod głosowanie dzisiejszy porządek obrad, kto z państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna? Za. Dziękuję. Pan Białoruś Dariusz nieobecny. Pan Chęciński Ryszard? Za. Dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław? Za. Dziękuję. Pani Darbin Paczkowska Małgorzata? Za. Dziękuję. Drozdowski Zbigniew? Za. Pani Karczmarczyk Irena? Za. Dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina? Za. Dziękuję. Pan Majewski Grzegorz? Za. Dziękuję. Pan Małolepszy Krzysztof? Jestem za. Dziękuję. Pani Tomicz Wanda? Za. Dziękuję. I pani Zawistowska Irena? Za. Dziękuję. 11 głosów za. Szanowni Państwo, przejdziemy do punktu trzeciego, czyli przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Protokół był wyłożony do wglądu w naszym biurze rady. Został przesłany też drogą mailową dla państwa radnych. Proponuję, żebyśmy przyjęli protokół z poprzedniej sesji bez konieczności odczytywania. Kto z państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna? Za. Dziękuję. Pan Chęciński Ryszard? Za. Dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław? Pan Jarosław nas słyszy? Chyba chwilowo mamy problem z małym łączem. Gdzieś tutaj pan Jarosław, podejrzewam, że dołączy. Pani Darwin Paszkowska, Małgorzata? Za. Dziękuję. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena? Za. Dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina? Za. Dziękuję. Pan Majewski Grzegorz? Za. Dziękuję. Pan Olepszy Krzysztof? Za. Dziękuję. Pani Tomicz Wanda? Za. Dziękuję. Pani Zawistowska Irena? Za. Dziękuję. Patrzę, że pan Jarosław tutaj dołączył. Panie Jarosławie, głosujemy teraz nad protokołem z poprzedniej sesji. Jest pan za, przeciw lub wstrzymuje się? Za. Za. Dziękuję. Czyli mamy 11 głosów za. I przejdziemy teraz do punktu czwartego porządku obrad, czyli sprawozdania burmistrza Biszczynka z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. I proszę panią Justynę Kobryń o przedstawienie sprawozdania. To nie widzę, szanowni państwo, czy pani Justyna jest właśnie dostępna. Takie pytanie techniczne do pana Jarka Wadowskiego. Czy pani Justyna tutaj Kobryń jest również dodana do dzisiejszej sesji? Zbyszku, musimy poczekać, bo nie możemy włączyć głośnika, mikrofonu na tamtym komputerze. Mm-hmm. Tak, słychać mnie? Tak, tak, słychać. Jeżeli nie, no to może niech pani Justyna gdzieś przejdzie, może do pani sekretarz albo do biura rady. Dobra, niech nie wiem, czy ona, bo Jarek mówi, że tu się nie może nagrywać. Zaraz się zapytam. Jarek. Jest pani Justyna już dostępna. Pan zastępca odstąpił swoje miejsce. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Justyna. Poprosimy o przedstawienie sprawozdania.
Tak, sprawozdanie jest corocznie przedkładane Radzie Miejskiej w Wisztynku. Sprawozdanie dotyczy współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 i współpraca z organizacjami pozarządowymi reguluje program współpracy, który określa zakres wzajemnego współdziałania oraz zasady. W 2020 roku gmina Bisztynek w ramach pożytku publicznego powierzyła realizację zadań trzem organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 112 073 zł. I były to zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy i miasta Bisztynek, dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Bisztynek do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Biskupcu celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz organizacji zajęć sportowych dla dzieci z gminy i miasta Bisztynek. Jeśli chodzi o upowszechnianie kultury fizycznej, to udzielona została dotacja w wysokości 32 tysiące Ludowemu Klubowi Sportowemu Reduta Bisztynek. Dowożenie osób niepełnosprawnych do ośrodka w Biskupcu. Tutaj powierzona została dotacja w kwocie 68 576 zł 83 grosze Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Jeśli chodzi o organizację zajęć sportowych dla dzieci, powierzona została dotacja w wysokości 3997 zł 34 grosze dla Związku Harcerstwa Polskiego Chłopiec Bartoszyce. Podmioty realizowały zadania przewidziane w umowach na przestrzeni roku 2020. Wszystkie zadania zostały rozliczone prawidłowo, sprawozdania zostały zweryfikowane i rozliczone prawidłowo. Dziękuję dla Pani Justyny. Czy są może pytania? Jeżeli nie, poddamy pod głosowanie przedstawione sprawozdanie. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna? Za. Pani Anna, za. Dziękuję. Pan Chęciński Ryszard? Za. Za. Dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław? Za. Dziękuję. Pani Darwin-Paszkowska Małgorzata? Za. Za. Dziękuję. Drozdowski Zbigniew? Za. Pani Karczmarczyk Irena? Za. Za. Dziękuję. Pani Ledwińska Galina? Za. Również za. Dziękuję. Pan Majewski Grzegorz? Za. Głos za. Dziękuję. Pan Małolepszy Krzysztof? Za. Za. Dziękuję. Pani Tomicz Wanda? Za. Za. Dziękuję. Pani Zawistowska Irena? Za. Również za. Dziękuję. 11 głosów za. Szanowni Państwo, przejdziemy do punktu 5 porządku obrad, czyli sprawozdania z realizacji programu rozwoju gminy miasta Bisztynek za 2020 rok. I poproszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji, zdaje się ponad godzinę czasu, dość szczegółowo przedstawiałem to sprawozdanie. Jeżeli pozwolicie, to chciałbym się odnieść tutaj głównie do celów głównych, operacyjnych i szczegółowych dla tych osób, które nie miały możliwości wysłuchania tego wczoraj. Dodam jeszcze, że w ogóle wszystkie sprawozdania możecie Państwo, kieruję te słowa do mieszkańców, przeczytać, zapoznać się z nimi na stronie BIP Bisztynek, internetowej stronie, bądź też bezpośrednio w biurze rady, oczywiście po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem. Jeżeli chodzi o sprawozdanie z realizacji programu rozwoju gminy i miasta Bisztynek za rok poprzedni, czyli 2020, 26 lutego 2016 roku Rada Miejska w Bisztynku podjęła uchwałę numer 13/71/16 w sprawie przyjęcia programu rozwoju gminy i miasta Bisztynek do 2025 roku. Wypracowany w wyniku konsultacji społecznych oraz przyjęty uchwałą program stanowi kontynuację strategii zrównoważonego rozwoju gminy i miasta Bisztynek na lata 2008-2015. Tu przytoczamy uchwałę z 2008 roku oraz strategii ekorozwoju
gminy i miasta Misztynek i tutaj jest uchwała z 1999 roku. Program rozwoju gminy i miasta Misztynek jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym priorytety, cele i kierunki rozwoju gminy do 2025 roku, którym przyświeca wspólna wizja Misztynek, gmina przyjazna z natury. Jeżeli chodzi o cele główne, cele szczegółowe oraz cele operacyjne, przedstawiają się one następująco. Cel główny w tej kwestii to zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Cel szczegółowy, zachowanie i ochrona bogactw przyrodniczych i krajobrazowych. Cel operacyjny to rozwój terenów zielonych. Dalej, ochrona różnorodności biologicznej w rezerwacie Sądowy Samulewo. Wdrożenie systemu sprawnego reagowania w sytuacjach klęsk i zagrożeń, w tym doposażenie służb i jednostek ratowniczych, ochotniczych straży pożarnych. Przy celu szczegółowym likwidacja zagrożeń środowiska, celem operacyjnym jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa systemu gospodarki odpadami, w tym przystosowanie systemu gospodarki odpadami i regionalnej instalacji przerobu odpadów komunalnych w gminie Misztynek, mówimy o Sękitach, do nowego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Przypomnę Państwu, że sporo się zmienia, jeżeli chodzi o przepisy za już niebawem, za kilka lat. Na szczęście się zmienia. Firmy krzak nie będą w stanie uzyskać pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności. Także w tej kwestii ograniczenie ilości odpadów, segregacja odpadów u źródeł, no oraz jak zawsze likwidacja dzikich wysypisk. Jeżeli chodzi o następne cele, przy celu szczegółowym poprawa efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, celem operacyjnym jest działanie na rzecz poprawy efektywności energetycznej we wszystkich sektorach. I tutaj dalsze działania podejmujemy w związku z termomodernizacją budynków. Przygotowany został wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie związane z rozbudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Misztynku. Także po rozmowach z dyrektorem szpitala, naszego szpitala powiatowego w Bartoszycach, chcielibyśmy, żeby podstacja pogotowia ratunkowego, która mieści się w sąsiedztwie OSP Misztynek, była także wyremontowana i zasilana źródłem ciepła, jakim byłyby pompy ciepła. Przy następnym celu szczegółowym, wysoka jakość komunalnej infrastruktury technicznej, celami operacyjnymi są rozbudowa i modernizacja systemów melioracyjnych oraz poprawa dostępności transportowej w gminie Misztynek. Celem głównym, którym jest konkurencyjna gospodarka bazująca na lokalnych potencjałach. Celem szczegółowym jest rozwój turystyki i rekreacji, natomiast operacyjnym rozwój infrastruktury turystycznej skierowanej na wykorzystanie i poszanowanie walorów i zasobów środowiska. Przy celu szczegółowym przyjazny urząd od samego początku, czyli od 2014 roku, to na czym mi najbardziej zależało, żeby każdy mieszkaniec mógł swoją sprawę załatwić w sposób kompetentny, kulturalny, ale także przyjemny, żeby ten uśmiech u urzędników też się pojawiał, żeby po prostu mieszkańcom jak najbardziej, oczywiście w miarę przepisów, pomagać. Celem operacyjnym jest podnoszenie kwalifikacji kadr administracji samorządowej. Ja wczoraj o tym mówiłem, że byłem zaskoczony, że aż 61 razy w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, forach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych z zakresu finansów, podatków, zamówień publicznych, pożytku publicznego, oświaty, rolnictwa, ochrony środowiska, postępowań administracyjnych
obsługi informacyjnej, realizacji projektów współfinansowanych środków Unii Europejskiej, ewidencji ludności oraz kadr. Nasi pracownicy właśnie w 2020 roku odbyli tyle spotkań, szkoleń i tak dalej. Celem operacyjnym też jest poprawa bazy lokalowej. W miarę możliwości poprawiamy warunki pracy, a tym samym obsługi mieszkańców. No właśnie w tamtym roku zmodernizowaliśmy wnętrze instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Dostosowaliśmy pomieszczenia, zostały zakupione nowe meble, znaczy są w trakcie teraz akurat zakupowane, czyli w 2021 roku, no ale także wykonaliśmy i przystosowaliśmy pomieszczenia do archiwum urzędowego, którego w zasadzie nie mieliśmy, było ono takim archiwum zastępczym w piwnicy naszego urzędu. Następnym celem głównym jest wysoka jakość życia mieszkańców. Celem szczegółowym to jest kapitał społeczny jako katalizator procesów rozwojowych, operacyjnym, promowanie wartości i postaw sprzyjających współpracy i aktywności obywatelskiej, kształtowanie postaw obywatelskich, edukacja obywatelska, partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji. Następnym celem operacyjnym to wsparcie organizacji pozarządowych, rozwijanie kompetencji społecznych, liderów i animatorów. Następny cel operacyjny to wsparcie inicjatyw mieszkańców, organizacji pozarządowych i grup wolontariatu w budowie partnerstw i tworzeniu polityk rozwoju. I ostatni, czwarty, w tej kwestii to rozwój form współpracy ponadlokalnej, w tym z partnerami zagranicznymi. No, wiemy, że w sytuacji pandemii jest to bardzo utrudnione. Przy następnym celu szczegółowym, jakim jest rozwój edukacji i dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy, celem operacyjnym, jaki przedstawiamy, to jest modernizacja i dostosowanie bazy techniczno-dydaktycznej szkół do wyższych standardów kształcenia. I w tej kwestii się sporo zadziało. Panie Przewodniczący, mam trochę problem, bo leczę się stomatologicznie. Czy mógłbym przerwać swoje wystąpienie? Ktoś inny by za mnie to zrobił, dobrze? Tak, oczywiście, że tak, Panie Burmistrzynie. Czy zastępca, czy Pani sekretarz, to oczywiście tak, jest taka możliwość. Także dziękuję bardzo i przepraszam wszystkich. Czekaj, to jest dokładnie ten dokument? To jest ten dokument, ale? No, ale z kancelarii tylko, nie? To tylko czytamy, tak? Okej, okay, to i to. O, jedno. Przepraszam za przerwę techniczną. Jak Państwo pozwolą, będę kontynuował w imieniu burmistrza. Oczywiście, że tak. Panie burmistrzu, zresztą myślę, że nie ma też konieczności całości odczytywania. Wczoraj burmistrz szczegółowo przedstawił, także tylko najważniejsze te zadania, cele, a w całości dokument będzie dostępny na stronie internetowej. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak więc tak robimy. Jestem na stronie 14. Cel operacyjny. Kontynuuje cel operacyjny drugi, zwiększenie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i metod nauczania w procesach edukacyjnych. Tutaj są omawiane te poszczególne nasze szkoły. I jak Pan Przewodniczący powiedział, nie będziemy tego dokładnie omawiać, jest to dostępne. Następny cel to są stałe doskonalenie i aktualizowanie kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej.
również jest wyszczególniona szczegółowo istota zagadnienia. Następny cel operacyjny, piąty, jest to wsparcie zdalnych i niezamożnych, przepraszam, zdolnych i niezamożnych uczniów z terenu naszej gminy. I cel następny operacyjny, rozbudowa bazy kulturalnej i sportowej. Następnie cel operacyjny to jest remont i modernizacja świetlic wiejskich. Następny zaś to jest cel operacyjny, podniesienie jakości i dostępności usług w ochronie zdrowia. I właściwie tutaj jeszcze kończąc, przytoczę cel, utworzenie oferty dla osobistego rozwoju mieszkańców na każdym etapie życia. Głównie chodzi tu o zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym poprzez kształtowanie nawyków kulturowych. Wzbogacanie oferty uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego. To są te elementy tego celu. Następnie cel operacyjny polegający na rozwoju usług na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poprawie ich infrastruktury. To również w punktach omówiona jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych skierowanych do grup wrażliwych oraz program budownictwa socjalnego, komunalnego, wspomaganego, chronionego, promującego włączenie społeczne. Jako cel następny operacyjny, czwarty, jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Chodzi tu głównie o edukację mającą na celu wzrost świadomości społecznej na ten temat, na temat zagrożenia bezpieczeństwa w ogóle. I tutaj również są podpunkty dotyczące poszczególnych placówek edukacyjnych. I chyba to by było na tyle, proszę Państwa. Jako ostatni zamykający listę jest cel operacyjny pod tytułem rozwój przestrzeni publicznych, podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych miastu. I tutaj też w tym punkcie występuje oczywiście złożenie wniosku o dofinansowanie skweru Świętego Spryta, co również uważa burmistrz. I to jest koniec tego dokumentu, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo dla Pana zastępcy. Czy do sprawozdania może są jakieś pytania? Jeżeli nie, ja poddam pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania? Kto jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna? Za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard? Za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław? Za. Dziękuję. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata? Za. Dziękuję. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena? Za. Dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina? Za. Dziękuję. Pan Majewski Grzegorz? Za. Dziękuję. Pan Małolepszy Krzysztof? Za. Dziękuję. Pani Tomicz Wanda? Za. Dziękuję. Pani Zawistowska Irena? Za. Również za. Dziękuję. 11 głosów za. I przejdziemy do punktu 6. Sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny dla gminy Biszczynek za rok 2020. Proszę Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Lidię Tomasik o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, zadania z zakresu wspierania rodziny w ubiegłym roku były realizowane przez Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej Biszczynek poprzez wsparcie Urzędu Miejskiego, Placówek Oświatowych i innych instytucji, w ramach których prowadzone są różne formy pomocy rodziny. I tak, jeżeli chodzi o zapewnienie rodzinom przeżywania trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo wychowawczych, zapewniono wsparcie asystenta rodziny, w ubiegłym roku objęto 8 rodzinnym wsparciem, zatrudniono jednego asystenta, w dwóch rodzinach stwierdzono wzrost samodzielności wychowawczy podjęcia obowiązków rodzicielskich, jak również w nauce. No niestety w dwóch rodzinach, tam gdzie był asystent rodzinny, sytuacja na tyle się zmieniło, ulega pogorszeniu, że części umieszczono na kwestie zastępcy dwóch statów do opiekuńczo wychowawczej, a jedno dziecko później spokrewnione u babci. Jeżeli chodzi o umożliwienie funkcjonowania rodzin wspierających takich rodzin w ubiegłym roku, nie mieliśmy, nie ma chętnego tego typu wspierania rodzin, które przeżywają kryzysy. Kolejny cel to tworzenie rozwój działalności klubów świetlic działających na rzecz dzieci i młodzieży. Tutaj funkcjonowały trzy grupy świetlicowe. No wiadomo, że ze względu na pandemię te grupy, te dzieciaki spotykały się od 1 do marca. W
Później tylko zostały dwie grupy sportowe, które w miarę systematycznie odbywały zajęcia. Jeżeli chodzi o działania w stosunku do młodzieży, to funkcjonował w roku 2020, funkcjonował Młodzieży Roku Integracji Społecznej, w którym odbywały się warsztaty szkolenia boksy, w których wzięło udział 30 młodych mieszkańców naszej gminy. Ze świetnic szkolnych korzysta ponad 250 uczniów, a w tym 185 to są uczniowie dojeżdżający. Dzieci i młodzież korzystają również z zainteresowanych przez ośrodek kultury i biblioteki, a także uczestniczy w spotkaniach informatycznych i wiejskich. Jeżeli chodzi o kursy szkolenia, warsztaty dla pracowników Instytutu Sprawiedliwych Rodzin, to w ubiegłym roku przeszkolono 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków zespołu interdyscyplinarnego, pracownika socjalnego oraz pracownika urzędu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, każdy z praw pomocowych przemocy, przeciwdziałania przemocy i motywowania do podjęcia leczenia alkoholowego. Tak jest działo strona na korekcji dla sprawcy. Sumowanie rodziny integracji, no w tym roku też tych spotkań było mniej z przyczyn wiadomych. Niemniej jednak ponad 600 osób wzięło udział w różnego rodzaju projektach, programach, takich imprezach środowiskowych. Jeżeli chodzi o kartę dużej rodziny, to będziemy pokazywane karty dla 72 osób, to jest 31 rodzin. Realizowano w ciągu tego roku kampanię edukacyjną Dostęp na rodzinę, dla 22 stopianym kierowcą, czyli rodzicielstwo zastępcze, promowanie pieczy zastępczej. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, ponad 320 działań w formie pracy socjalnej, wyposażania w sprzęt rehabilitacyjny, organizacji wypoczynku letniego. Tutaj liczba rodzin objętych tymi działaniami to 160. Monitorowanie sytuacji tych rodzin zagrożonych kryzysem. Tutaj się chyba 70 rodzin wspieraliśmy w tej kwestii. Praca socjalna w stosunku do tych rodzin, w praktyce mieszkania, stypendia. Kontakty z połową środowiskową, omawianie w środowisku, ustawy objęcia pewną kodeks ciąży, który jest dość niewielu kadra, czy wizyty w środowiskach osób przede wszystkim leżących z pielęgniarką środowiskową. W ubiegłym roku założono 20 kart, niebieskich kart, a 11 zamknięto w ciągu roku z powodu zaprzestania stosowania przemocy, a reszty osoby stosujące przemocy też zmieniły zamieszkania. Dostęp do poradnictwa specjalistycznego w ubiegłym roku to poradnictwo było pedagogiczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz prawne, a także, a może przede wszystkim psychologiczne, bo 54 osoby z tego poradnictwa skorzystały. Chodzi o monitorowanie sytuacji rodzin, w których dzieci są umieszczone w pieczy zastępczej, to w ubiegłym roku w pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci. W ciągu tego roku na koniec roku 15, ponieważ się opuściło placówkę. Jeśli chodzi o pracę z rodzinami biologicznymi, to najczęściej one nie wyrażają zgody na wsparcie asystenta rodziny, nie są zainteresowane powrotem dzieci do domu. Myślę, że to jest powodowane tym, że większa część dzieciaków umieszczona w pieczy jest u swoich krewnych, u dziadków, u babci czy też u rodzeństwa. I w związku z tym, jakby ten rodzic ma na bieżąco możliwość kontaktu z tym dzieckiem, natomiast jakby nie widzi potrzeby, żeby to dziecko wracało do środowiska tego właśnie nauczycielskiego. W 2020 roku żadne dziecko nie wróciło do rodziny biologicznej. Jeżeli chodzi o działania aktywizujące zawodowo-społecznie rodziny, w których rodzice pozostają bez pracy, to w ramach projektów realizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jest to projekt Poprawa dostępności usług społecznych, modernizacja i adaptacja zniknięcego obiektów do zadania funkcji społecznej. I tutaj 24 rodziny z tego projektu skorzystały, a także realizacja projektu Młodzieżowej Społecznej Adaptacja Ramy Litwarskiej wraz z zagospodarowaniem. I tutaj właśnie, jak już wcześniej wspominałam, 30 młodych mieszkańców Miśnika wzięło udział w
w szkoleniach, w warsztatach i w działaniach na rzecz właśnie i młodych, ale też i środowiska. To jeszcze. Mamy 61 rodzin, które możemy określić, że w ubiegłym roku się usamodzielniły. Są to rodziny, które przestały korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. I tutaj no, to jest takie ucieszające, że jednak są rodziny, które sobie po niewielkim wsparciu, po krótkim wsparciu ośrodka pomocy społecznej sobie radzą i tak naprawdę nie muszą już korzystać z naszego wsparcia. To nie znaczy, że inne rodziny nie wchodzą w to miejsce, bo jak nie ma natura ludzi później. Niemniej jednak jakby globalnie coraz mniej osób korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodziny, to 717 rodzin korzystało właśnie ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w różnej formie, przede wszystkim dożywiania. Nie mieliśmy sytuacji, żeby odmówić jakiemuś dziecku czy jakiejś rodzinie wsparcia w tej formie. Uważamy, że posiłki to przede wszystkim, natomiast w dalszej kolejności to wsparcie finansowe. Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin problemowych. To w ubiegłym roku, mimo właśnie pandemii, udało się wysłać nas 13 dzieci na wakacje organizowane przez kuratorów oświaty. A w okresie ferii i wakacji, też w tych czasach jeszcze, gdzie te obostrzenia nie było albo były niewielkie, również zajęcia były prowadzone w zimowisko w szkole w Sankupach, jak również na ośrodku kultury zimowe i letnie spotkania z dzieciakami. Zagospodarowanie zagrożonego dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych kryzysem, no to w trakcie całego roku różnego rodzaju zajęcia w ośrodku kultury i aktywności lokalnej, w Wiszczynku, w Sankupach. Tutaj wśród wielu uczestników to właśnie około 30 dzieci są to dzieci właśnie tych rodzin, które są pod naszą opieką. I tutaj jeszcze jeden punkt zabezpieczenia środków na pobyt dziecka w opiece zastępczej. Tak jak już powiedziałam, w tym roku 16 dzieciaków było w pieczy, na koniec roku 15. No ale w ciągu roku wydania jeśli chodzi o potrzeby w zakresie realizacji zadania, to przede wszystkim potrzebna system rodziny, współfinansowanie powodu dzieci w pieczy zastępczej, prawny lub przyrodzicowy dla dzieci z rodzin zagrożonych wydłużeniem społecznym. Kontynuacja zatrudnienia psychologa oraz funkcjonowanie młodzieżowego klubu niezależnych społecznych. Dziękuję dla pani kierownik. Czy są może pytania? Jeżeli nie, poddamy pod głosowanie przedstawione sprawozdanie. Przepraszam na moment, jeżeli tak? Można byłoby tylko jeszcze wtrącić jedno zdanie do sprawozdania pani kierownik. Można? Tak, oczywiście. Mam przed sobą, nie wiem czy to padło, bo słyszalność była momentami słaba. Czy padły ostatnie dane odnośnie, myślę, że to zainteresuje Państwa radnych, jest to niewątpliwie przyczynek do rozmyślań na temat wzrostu kosztów, wzrostu środków, jakie społeczeństwo wydało na alkohol w 2020 roku. Jesteśmy już w posiadaniu tych danych, one zostały podsumowane dopiero w marcu, są świeże. Jak Państwo pozwolą, krótko tylko powiem, że... Panie burmistrzu, jeżeli można, to w kolejnym sprawozdaniu, ponieważ teraz omawiamy sprawozdanie z programu wspierania rodziny za rok, a za chwilę będziemy omawiali właśnie sprawozdania z realizacji uchwały dotyczących programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i myślę, że wtedy jak najbardziej to będzie można... Bo ja wychodziłem stąd nie wiedziałem, czy ono było pierwsze, czy drugie. Nie, to teraz przegłosujemy pani kierownik, omówi sprawozdania za rok i wtedy jak najbardziej będzie można przedstawić te dane dotyczące alkoholu. Przepraszam, dziękuję, wyłączam się. Dziękuję. Czyli szanowni państwo, poddam teraz pod głosowanie przedstawione sprawozdanie. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolczyńska-Anna. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Za. Za, dziękuję. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata. Za.
Za, dziękuję. Drozdowski Zbigniew, za. Pani Karczmarczyk Irena? Za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina? Za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz? Za. Za, dziękuję. Pan Małolepszy Krzysztof? Za. Za, dziękuję. Pani Tłumicz Wanda? Za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena? Jestem za. Za, dziękuję. 11 głosów za. Szanowni Państwo, przejdziemy właśnie teraz do dwóch kolejnych sprawozdań. Czyli sprawozdania burmistrza Augustynka z wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2020 oraz w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2020. I proszę jeszcze raz panią kierownik o przedstawienie właśnie sprawozdań. Nie był realizowany zgodnie z pierwszym harmonogramem, ponieważ pandemia uniemożliwiła część działań środowiskowych, takie profilaktyki w szkołach. Mimo to staraliśmy się realizować program według następujących zadań. Po pierwsze, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. I tutaj poradnictwo dla osób, które ten problem mają, dla konsultantów rodzin, a także motywowanie do leczenia odwykowego i tutaj kilka osób skorzystało z terapii wizualnej grupowej, poradni uzależnień, a także zaczęły trzy grupy A w Krysztynku. Wydatki na te działania wyniosły 2700 zł. Po drugie, udzielanie rodzinom, które wstąpią problemy alkoholowe, pomocy prospołecznej prawie, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. I tutaj już, jak mówiłam wcześniej, w programie wspierania rodziny funkcjonowały trzy grupy świetlicowe, jak również grupy sportowe. Przekazywano środki na realizację gminnego programu na organizację imprez, zakup materiałów do badania zajęć. Próbowano też artykuły spożywcze, ponieważ wyłączyły się przygotowania zdrowych posiłków. Dofinansowaliśmy zakup strojów dla tych naszych małych sportowców, dzieci drużyny, sportu. W 2020 roku były zatrudnione psycholog ośrodku pomocy społecznej, który z tego poradnictwa skorzystało 54 osoby. Spotkania z psychologiem odbywały się również w szkole podstawowej, w Krysztynku odbyły się trzy spotkania. Nauczyciele mieli możliwość konsultacji dotyczących rodzin wieloproblemowych. Pani psycholog odbyła również kilka wizyt domowych z rodziną, gdzie nie mógł które nie mogły i chciały wyrazić na spotkania, a była potrzeba konsultacji psychologicznej. Była też kilka uzupełnień psychologicznych pismem, które były uzyskane w procesie na potrzeby kształcenia specjalnego i wydatki na wydawane w wyniku 26 000 zł, przepraszam, i bardzo kontynuowali działalności informacyjnej. Do tutaj właśnie tych programów profilaktycznych w szkołach nie przeprowadzaliśmy w ubiegłym roku. Oczywiście szkoła realizowała swoje programy profilaktyki, natomiast jak to nie prosiła nas tutaj o dofinansowanie tego typu działalności. Działania profilaktyczne były prowadzone w organizowanych tutaj na organizowanych szkole w Sądzie Praktycznych Żłobskach oraz półkolonie w Krzyżynku, organizowane też przez Ośrodek Kultury. Tutaj firma zewnętrzna przeprowadziła lokalną diagnozę powrotu dla gminy i miasta Ryszynu, czyli rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań, przekazano dyrektorom poszczególnych szkół, którzy jakby w ramach swoich działań powinni zaplanować działania też jakby do zmniejszenia ryzyka uzależnienia się od młodzieży szkolnej. Wydatki na te działania wyniosły 10 500 zł. Podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli środowiska zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, no to tutaj przeszkolono 4 członków komisji, 2 członków zespołu, pracownika socjalnego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, pracy ze sprawą ofiarą przemocy, ucywilizowania przemocy. A i tutaj w rodzinie, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia przemocy wobec dziecka, lub gdy rodzice, w rodzinie prowadzona jest
także motywowania do podjęcia finansowego i udziału w programach korekcyjnych dla sprawców przemocy. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie klubu integracji społecznej na działania realizowane przez młodzieżowe klub integracji społecznej przeznaczone na kwotę 4 tysiące, obrotu na pojazdy alkoholowymi, to w 18 sklepach i 3 punktach sprzedaży przeprowadzono w ubiegłym roku kontrolę w zakresie przetrzymania zakupu warunków skorzystania z seksualnych czy alkoholowych. Nie stwierdzono leżących naruszeń ustawy, sprzedawcą przypominano o przestrzeganiu zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikających z przepisów ustawy. Wydatki na te działania wyniosły 350 zł. Jeżeli chodzi o pomoc, edukację, informacje, to są zakupione materiały informatyczne edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień oraz literaturę dotyczącą różnych problemów społecznych i rodzinnych. Jeśli chodzi o działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to w ubiegłym roku ta komisja spotkała się 5 razy. Tematem posiedzenia było opracowanie gminnego programu na rok 2020, a pozostałe posiedzenia odbywały się w związku ze złożonymi wnioskami o podjęcie czynności zmierzających do rozwiązania osób pijących w sposób szkodliwy. Ogółem wpłynęło tylko 6 wniosków, czyli w ubiegłym roku możemy powiedzieć, że jakby tutaj nie nastąpił jakiś wzrost o sytuacji jakichś takich kryzysowych, chociaż właśnie tutaj będę prosiła pana zastępcę, żeby powiedział właśnie o tych kwotach, które też są istotne dla naszej tutaj działalności. Systematycznie, może jeszcze taka informacja ogólna, że na pewno część z państwa wie, a część może nie wie, że w Wyszynku funkcjonuje już od wielu lat grupa anonimowych alkoholików, która spotyka się w każdą środę w Centrum Informacji Turystycznej. I tam naprawdę można przyjść i otrzymać wsparcie innych osób, które mają, zachęcam. No jest na miejscu, nie trzeba nigdzie jeździć. A myślę, że też nie ma się czego wstydzić. Uważamy wszyscy, że leczenie z takiej ciężkiej choroby, jaką jest alkoholizm, to nie jest powód do wstydu. Leczyć się trzeba. Raczej nie powinno się tkwić w tym problemie i pogarszać swojej sytuacji, jakby nawet z dnia na dzień dosłownie. I wydatki na działania określone w właśnie w punkcie 8 wyniosły 6980 zł. Dziękuję. Dziękuję dla pani kierownik. Czy są może jakieś pytania? Jeszcze nie, to ja bardzo proszę teraz pana zastępcę właśnie o przedstawienie danych dotyczących sprzedaży alkoholu na gminie Biszczynek. Jeszcze raz witam państwa w tej sprawie. No cóż, te dane oczywiście mogą niepokoić, bo ostatnio, kiedy informowałem państwa, informowaliśmy z ramienia właśnie Gminnej Komisji o tym fakcie, to mówiliśmy o kwotach bodajże półtora roku temu jeszcze, to mówiliśmy o kwotach przekraczających niewiele 3 miliony złotych. To była brutto kwota ze sprzedaży punktów, które sprzedają alkohol w gminie Biszczynek, wszystkich alkoholi razem. Natomiast dzisiaj ta kwota już za rok 2020 urosła do kwoty 4 miliony, no bez kilkunastu tysięcy, 4,5 miliona złotych. Ta kwota może martwić. Oczywiście nie jest to pora ani moment do analizy tego gwałtownego i dużego wzrostu. Niemniej jednak na pewno COVID plus zamknięcie granicy to są takie czynniki sprawcze, które w tej sprawie wpłynęły na taką zmianę, taką drastyczną zmianę tej kwoty. Największy udział w podziale na alkohole 4,5% 4 do 18 i powyżej 18 ma oczywiście alkohol do 4,5%, czyli piwo, i to jest kwota 2 miliony 600 tysięcy ponad. I niepokoi również wzrost w alkoholach powyżej 18%, to jest kwota 1,640 bez mała tysięcy złotych. Także tylko taką informację chciałem państwu przytoczyć. My będziemy w łonie komisji pracowali i uzasadniali i pewnie na następnym sprawozdaniu powiemy więcej o przyczynach tego zjawiska, jak ono się przekłada na zjawiska i przykłady i problemy indywidualnych ludzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję do pana zastępcy. Szanowni państwo, poddam teraz pod głosowanie sprawozdanie. Kto z państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska Anna. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Za. Za, dziękuję. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata. Czy pani Małgorzata mnie słyszy? Patrzę, że pani Małgorzata chyba jest chwilowo wylogowana. Być może jeszcze dołączy do nas. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małlepszy Krzysztof. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Tomicz-Wanda. Za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena. Za. Za, dziękuję. Czy pani Małgorzata już może jest? Jeżeli no to w chwili głosowania mieliśmy obecnych 10 radnych, 10 głosów jest za, także dziękuję. Szanowni państwo, przejdziemy do kolejnego sprawozdania, czyli z wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2020. I jeszcze raz proszę panią kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wynosił 8 tysięcy, wykonaliśmy 5500 ze względu na właśnie na tą pandemię, która uniemożliwiła nam większość działania środowiskowej profilaktyki w szkołach. Mimo to staraliśmy się realizować program według następujących zadań, czyli zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej. Tutaj prowadzono poradnictwo psychologiczne i socjalne. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego przyjęli udział w szkoleniu zakresu profilaktyki uzależnień i działań wobec osób dotkniętych problemami narkomanii. Jeżeli chodzi o udzielanie rodzinom, które występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, upowszechniano wiedzę o możliwościach i procedurze administracyjno-prawnej kierowania osób na osób uzależnionych na leczenie. Jeżeli chodzi o prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, to w ubiegłym roku odbyło się seminarium szkoleniowe, nie piję, nie palę, nie biorę, ale trenuję, w którym wzięło udział 94 osoby. I tutaj przede wszystkim dzieci i młodzież z podziału na kilka grup wiekowych. Jeżeli chodzi o zadanie wspomaganie działań Instytucji Organizacji Pozorowania Telefonicznych, Rady Psychicznych, Przewodniczącego Pomocy Narkomanii, to w ubiegłym roku nie realizowaliśmy tego zadania. I jak również nie realizowano zadania pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem z tego powodu, że nie było osób, które kwalifikowałyby się do tej formy wsparcia. Dziękuję do pani kierownik. Czy są może pytania? Jeżeli ja podam pod głosowanie sprawozdanie, kto z państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska Anna. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Za. Za, dziękuję. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata. Pani Małgorzata nadal jest nieobecna. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małlepszy Krzysztof. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Tomicz-Wanda. Za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena. Za. Za, dziękuję. Mamy 10 głosów za, czyli jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przejdziemy do punktu 9 porządku obrad, czyli informacji burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami realizacji uchwał. Pan burmistrz już do nas tutaj dołączył. Sytuacja kryzysowa zażegnana, także panie burmistrzu, prosimy o przedstawienie informacji. Panie burmistrzu, prosimy jeszcze o mikrofon, ponieważ nie słychać. Okej, okej, już jest. Już jest teraz dobrze.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, okres, o którym chcę Państwu opowiedzieć, dotyczy czasu od 28 stycznia tego roku ze spraw inwestycyjnych 25 lutego ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na roboty budowlane, przebudowa części pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej w Sępopach z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne. Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu odbyło się 16 marca. Wpłynęły 4 oferty, jednak oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę, jaką zamawiający, czyli my, zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Dlatego też postępowanie unieważniono. 16 marca ogłoszono kolejne postępowanie. Termin wykonania zadania to 31 października tego roku. Ze spraw na stanowisku promocji gminy w okresie między sesjami złożone zostały wnioski w ramach konkursu Aktywna Wieś w Armii Mazur i Powiśla w 2021 roku. W lutym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs Aktywna Wieś w Armii Mazur i Powiśla. Konkurs miał na celu poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost aktywności turystycznej obrazów wiejskich. O dofinansowanie mogły ubiegać się sołectwa, które zostały zakwalifikowane do udziału w tej inicjatywie. W naszej gminie są to dwa sołectwa, Prosity, które do inicjatywy przystąpiło w 2014 roku oraz Unikowo, które przystąpiło w 2019 roku. Termin na złożenie wniosków upłynął 12 marca. Obecnie trwa procedura weryfikacyjna. Z dalszych spraw, działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzone zostały 3 procedury konkursowe na powierzenie realizacji zadań w 2021 roku w zakresie, o tym mówiła Pani Justyna wcześniej, ja jeszcze przypomnę, organizacji dowozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Bisztynek do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Biskupcu celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2021. Przyznano dotację w kwocie 68 327,25 zł Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło Biskupcu. Drugim elementem pomocy było, czyli podtrzymanie upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców gminy i miasta Bisztynek. Przyznano dotację w kwocie 8000 zł Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Chłupiec Bartoszyce. I trzecim elementem tych procedur jest upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy i miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. I tutaj przyznano dotację w kwocie 37 tysięcy złotych Ludowemu Klubowi Sportowemu Reduta Bisztynek. Z mienia komunalnego w okresie między sesjami, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bisztynku przy ulicy Stare Osiedle, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 89/9 o powierzchni 2690 m kwadratowych, przeznaczonej pod zabudowę zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek, to jest zabudowę usługową. Cena wyrwawcza wynosiła 81 480 zł netto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Firma wpłaciła wadium, natomiast nie przystąpiła do przetargu. Kilka słów wyjaśnienia. W tej chwili ja wstrzymałem, bo tu
już pani Ela, nasz pracownik zmienia komunalnego, już przygotował jak gdyby trzeci przetarg. Ja na chwilę obecną wstrzymałem te działania, dlatego że jedna firma, która chce budować tam sklep taki wielopowierzchniowy, chciała poprawić zjazd do ewentualnie wybudowanego tego sklepu. Wystąpiła do nas i do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zgodę na wykonanie części tego skrzyżowania i części dojazdu na ulicy Stare Osiedle. My żeśmy od razu wyrazili zgodę, natomiast procedury, jakie toczą się w Generalnej Dyrekcji, są na tyle długie, że na chwilę obecną, pomimo już takiej dokumentacji projektowej, widzieliśmy, jak to ma ta organizacja Nowa Ruchu ma wyglądać, to się jeszcze nie zakończyło, więc myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Jeżeli Generalna Dyrekcja uzgodni z potencjalnym nabywcą tego gruntu, ogłosimy trzeci przetarg. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie dwóch lokali użytkowych położonych w Bisztynku przy ulicy Sienkiewicza 2 i 6, przeznaczonych do wynajęcia na działalność gospodarczą o charakterze nieuciążliwym. W terminie podanym w ogłoszeniu, czyli do 17 marca tego roku, wpłynęło jedno wadium na lokal użytkowy przy ulicy Sienkiewicza 6. Natomiast na lokal przy ulicy Sienkiewicza 2 nikt nie wpłacił wymaganego wadium. Prowadzona jest procedura sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Bisztynku przy ulicy Ignacego Krasickiego nr 4. W tym celu dokonano podziału geodezyjnego działki, na której wzniesiony jest budynek mieszkalny, polegającego na wydzieleniu bramy wjazdowej na sąsiadujące z nim targowisko. Chodzi o to, że ten budynek, który jest w sąsiedztwie wjazdu na nasz targowisko, jak gdyby od ulicy Krasickiego, pojawiły się podania chętnych na wykupienie mieszkań. Tym samym zleciliśmy rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych. Do terenowego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie złożono wnioski o nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. Tu mówimy o 6 działkach geodezyjnych. Dotyczą one dróg. Nieruchomości są rozproszone na terenie całej gminy. Zasadność złożonych wniosków to w szczególności uregulowanie przebiegu drogi ze stanem faktycznym. W tym chcemy pozyskać z KOWR-u środki na taki generalny i przebudowę jednej z tych działek. Przeznaczono do sprzedaży działkę niezabudowaną, oznaczoną numerem geodezyjnym 119/1 o powierzchni 478 m2 w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Tutaj chodzi o działkę w miejscowości Unikowo. Przedsiębiorstwo usługowe Holox, spółka z Bielska-Białej, zgodnie z zawartą umową przekazało wycenę nieruchomości i ruchomości związaną z planowanym przez gminę aportem tych nieruchomości i ruchomości do spółki ze 100% udziałem gminy, podwyższenie kapitału zakładowego naszego międzygminnego zakładu kompleksowego przerobu odpadów komunalnych Synkity, spółka z o.o. z siedzibą w Bisztynku, Kolonia 14. Chodzi o to, że tak jak wcześniej już wspominałem, niebawem, 2014 rok bardzo szybko przyjdzie, niebawem zmieniające się przepisy dotyczące gospodarki odpadami i spółek, które muszą dostosować nowe warunki do obowiązujących w najbliższym czasie przepisów, są takie, że podejmujemy działania, żeby ta spółka mogła istnieć, to po pierwsze, po drugie, żeby się mogła rozwijać. I tu potrzebne będą nakłady inwestycyjne. Zresztą Państwo znacie po części sytuację, dlatego że już na sesji kilkakrotnie o tym żeśmy rozmawiali. Zabiegamy tutaj w urzędzie o to, aby gmina Bisztynek podjęła działania mające na celu powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy.
Chcemy skorzystać z możliwości aplikowania o dofinansowanie dwóch zadań. Po pierwsze, zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola w Sątopach Samulewie na około 8 mieszkań oraz duże wyzwanie dla nas, budowa budynku wielorodzinnego w Bisztynku na około 20 mieszkań. I tutaj właśnie się pojawiła nareszcie dla takich samorządów, jak niedużych samorządów, chociażby jak gmina Bisztynek, nareszcie taka możliwość dofinansowania na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych. I to jest to ostatnia zmiana w Narodowym Programie Mieszkaniowym. To się zadziało, zmiana tych przepisów nastąpiła w pierwszym kwartale właśnie tego roku. Pierwszym krokiem do starania się o środki finansowe z powyższego programu będzie opracowanie dokumentacji dla obu inwestycji. Operatorem środków, do którego będziemy aplikować, jest Bank Gospodarstwa Krajowego, z którego przedstawicielami kierownictwo urzędu oraz pracownicy na przełomie 2020-2021 roku spotkali się już kilkakrotnie, aby dowiedzieć się o możliwościach i szczegółach programu. W tym miejscu chciałem Państwu radnym podziękować za zmiany w budżecie dotyczące właśnie zabezpieczenia 200 tysięcy na dokumentację projektową. W tym roku mamy obowiązek uczestniczyć w Narodowym Spisie Powszechnym, który jest organizowany raz na 10 lat. Pracami spisowymi na terenie gminy kieruje burmistrz jako gminny komisarz spisowy. Celem spisu jest między innymi zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych, ich rodzin, ich zasobów, warunków mieszkaniowych oraz na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju, ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021. Spis ludności zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju od 1 kwietnia tego roku do końca czerwca. Według stanu na dzień 31 marca 2021, godzina 24:00. Termin zakończenia spisu ma zostać przedłużony do końca września tego roku. Spisem objęte będą osoby fizyczne, stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. Dane do spisu ludności będą zbierane metodami samospisu internetowego, przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS, zwanego dalej samospisem internetowym, wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu powszechnego lub urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu powszechnego, zwanego dalej wywiadem telefonicznym. Następny rodzaj to wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu powszechnego, zwanego dalej wywiadem bezpośrednim. Wywiadu telefonicznego, spis na żądanie przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego z respondentem, który zadzwoni na infolinię spisową i wybierze kanał Spisz się przez telefon.
lub zostanie na ten kanał przełączony po wyrażeniu chęci spisu tą metodą z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu powszechnego. We wszystkich wymienionych metodach do zbierania danych wykorzystywana będzie wyłącznie interaktywna aplikacja formularzowa. W celu zebrania danych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego jako gminny komisarz spisowy ogłosiłem otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku. Zgłosiło się 9 kandydatów, którzy zostali przeszkoleni i przystąpili do egzaminu w formie testu. Z kandydatami, którzy zdobyli największą liczbę punktów i mieli najkrótszy czas rozwiązywania testu, zostanie podpisana umowa na wykonanie prac spisowych z wojewódzkim komisarzem spisowym. Do obsługi naszej gminy potrzebujemy 3 rachmistrzów spisowych zgodnie z wskazaniem wojewódzkiego komisarza spisowego. Jeżeli chodzi o stanowisko do spraw ochrony środowiska, rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy na realizację zadania polegającego na sporządzeniu sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska, opracowania projektu programu ochrony środowiska do 2030 roku oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tych wyżej wymienionych dokumentów. Sporządzono i rozesłano do mieszkańców gminy wraz z decyzjami podatkowymi ankiety na potrzeby opracowania inwentaryzacji źródeł ogrzewania. Obowiązek ten nałożony został na gminy uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej. W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców o wypełnianie i zwrot ankiet w najbliższym możliwym terminie. Przygotowano też projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w gminie Bisztynek na 2021 rok, uzyskując pozytywne opinie powiatowego weterynarza w Bartoszycach, organizacje ekologiczne i koła łowieckie działające na terenie gminy oraz przeprowadzono konsultacje społeczne tego projektu. 16 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy i Miasta Bisztynek. Przypomnę, że Rada Miejska w Bisztynku uchwałą numer 11/108/19 z dnia 29 listopada 2019 roku powołała Radę Seniorów Gminy i Miasta Bisztynek oraz nadała jej statut. Zarządzeniem powołałem członków do Rady Seniorów Gminy i Miasta Bisztynek na pierwszą kadencję 2022 w następującym składzie: Stanisława Brzozowska, Krystyna Giełżecka, Józef Kaliszuk, Maria Krystyna Kijewicz, Mieczysław Kołodziejski, Jadwiga Lenart, Grażyna Molek. Podczas posiedzenia uroczyście został przekazany członkom Rady akt powołania oraz upominek. Głównym tematem było ukonstytuowanie się Rady Seniorów i wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. W głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Seniorów w pierwszej kadencji została wybrana pani Krystyna Kijewicz. Wiceprzewodniczącą wybrano panią Grażynę Mojak, a sekretarzem została wybrana pani Stanisława Brzozowska. Bardzo i serdecznie gratuluję seniorom i życzymy im dobrego zdrowia oraz konstruktywnej współpracy. Jeżeli chodzi o stanowisko do spraw podatków, na dzień 18 marca tego roku zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku wpłynęło 199 wniosków o zwrot podatku akcyzowego
Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Rolnicy otrzymali w związku z tym zwrot podatku akcyzowego do paliwa rolniczego w kwocie 913 894 złote 51 groszy. Kwota ta zostanie wypłacona w kwietniu 2021 roku. Ulgi i zwolnienia ustawowe. W 2021 roku wpłynął jeden wniosek o ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie bądź powiększenie gospodarstwa rolnego. Wpłynęły też trzy podania o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z udokumentowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz jeden wniosek na modernizację budynku inwentarskiego. Sprawy pozostają w trakcie realizacji. Jeżeli chodzi o umorzenia, odroczenia, umorzenia, które w tym roku do nas wpłynęły, to 6 podań. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych. 5 podań zostało załatwionych pozytywnie, 1 podanie jest w trakcie realizacji. Jeżeli chodzi o działania referatu dróg, 20 lutego zakończona została akcja Zima, odśnieżanie dróg gminnych przez PHU Właśniewski i naszą koparkę-ładowarkę. Złożyliśmy wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie o podanie informacji, na jakim etapie jest zapowiadana przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich przebudowa ulicy Krasickiego w Bisztynku z propozycją wykonania chociaż tak zwanego dywanika wyrównawczego na całej powierzchni po wcześniejszym sfrezowaniu, co pozwoliłoby w miarę bezpiecznie doczekać się rozpoczęcia inwestycji i zlikwidować przełomy zagrażające bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Ja odczytam do Państwa to pismo wysłane 25 lutego tego roku. Pan Tomasz Raczkowski, zastępca dyrektora do spraw zarządzania siecią Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie prac projektowych jest planowana inwestycja przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej numer 594. To jest ulica Ignacego Krasickiego w Bisztynku. Przeprowadzona 24 maja 2019 roku wizja lokalna tej ulicy Krasickiego w Bisztynku z udziałem pana dyrektora oraz przedstawicieli konserwatora zabytków i gminy Bisztynek pozwoliła wypracować wstępne założenia projektowe uwzględniające zachowanie części historycznego układu urbanistycznego i dostosowanie do wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Na wspólnym spotkaniu konserwator zabytków zasugerował, aby na etapie opracowania wstępnych założeń projektowych doszło do spotkania stron w celu wypracowania kompromisu pozwalającego na wykonanie projektu budowlanego, uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z tym, że nawierzchnia ulega dalszej degradacji, a powstałe przełomy zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, gdzie coraz częściej dochodzi do uszkodzeń elementów podwozia pojazdów, proszę o rozważenie możliwości wykonania regulacji studzienek, frezowania i wykonania nakładki bitumicznej na całej szerokości i długości ulicy Ignacego Krasickiego w Bisztynku. Konieczność wykonania ciągłych remontów cząstkowych nawierzchni generuje koszty, a efekt i trwałość tych robót jest krótkotrwała. Wykonanie nakładki bitumicznej poprawi znacznie bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz pozwoli bez uzasadnionych napięć społecznych doczekania czasu planowanej przebudowy tego odcinka drogi wojewódzkiej. 10 marca
uruchomiony został Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w ramach którego mogą być w szczególności dofinansowane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych głównie wzdłuż dróg krajowych. Dlatego też złożyliśmy wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie kontynuacji budowy chodników w miejscowości Wozławki i Troszkowo. I też Państwu odczytam to pismo wysłane 16 marca tego roku. Pan Mirosław Nicewicz, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Biorąc pod uwagę priorytet nadany ochronie pieszych w uruchomionym programie bezpiecznej infrastruktury drogowej na lata 2021-2024, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, w ramach programu o kontynuację działań inwestycyjnych ukierunkowanych na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej w miejscowościach Wozławki i Troszkowo, gmina Bisztyna. Pierwszy etap inwestycji w tym zakresie został wykonany w 2019 roku i polegał na wykonaniu jednostronnych chodników wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości ujęcia w planach inwestycyjnych budowy ciągów pieszych po drugiej stronie jezdni, co zapewni bezpieczne przejście w obrębie istniejących wiat przystankowych, a w szczególności dzieci dojeżdżających do szkół. Prośbę swoją uzasadniam również licznymi sygnałami otrzymywanymi od radnych, sołtysów i mieszkańców tych miejscowości, jak również uczestników ruchu drogowego. Ograniczenie prędkości w tych miejscach często nie jest respektowane przez kierujących, co stanowi realne zagrożenie wypadkami. Należy nadmienić, że poboczami drogi krajowej w tych miejscach zmuszona jest poruszać się duża ilość mieszkańców i budowa ciągów pieszych z pewnością jest w pełni uzasadniona i w znacznym stopniu poprawi stan bezpieczeństwa uczestników ruchu. Prowadzona w latach poprzednich korespondencja pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Gminą Bisztynek potwierdza zasadność wykonania powyższych robót, a odnotowane wypadki śmiertelne również z udziałem pieszych dają podstawy do kontynuacji i zakończenia tej inwestycji w miejscowości Wozławki i Troszkowo, gmina Bisztynek. Dalej, wyznaczony został w uzgodnieniu z PKP termin pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na terenie naszej gminy. Pomiary prowadzone będą przez dwie kolejne doby, wtorek, środa, począwszy od 6 kwietnia tego roku. Mamy 4 takie przejazdy krzyżujące się z naszymi drogami gminnymi i jesteśmy w stanie wykonać 1 pomiar tygodniowo, wyłączając pracowników z bieżących działań. Zakupiliśmy 4 progi zwalniające, 2 na ulicę Sportową i 2 na ulicę Kościelną, które zostaną zamontowane po wprowadzeniu zmiany w stałej organizacji ruchu. Udrożniono zapchane odcinki sieci dróżowej na ulicy Kolejowej i Kościelnej. Wyłoniono w drodze zamówienia do 130 tysięcy złotych do dostawcy kruszywa w ilości 1,5 tysiąca ton. Uzgadniamy także ostatnie już warunki ruchu na drodze wojewódzkiej Lidzbark Warmiński Wozławki. Mam nadzieję, że ta budowa, w zasadzie budowa, przebudowa w niektórych momentach, ale także budowa na terenie gminy Bisztynek rozpocznie się niebawem. 11 marca, jak co roku, obchodzony jest samorządowy dzień sołtysa na Warmii i Mazurach. W tym dniu w formule online odbyło się spotkanie marszałka województwa pana Marka Brzezina z wyróżnionymi sołtysami i przedstawicielami samorządów. W tym roku wyróżniłem panią Bożenę Depta
za całokształt pracy i zaangażowanie w aktywizację lokalnej społeczności. Odczytam Państwu uzasadnienie. Pani Bożena Depta pełni funkcję sołtysa nieprzerwanie od 14 lat. Jest osobą życzliwą, odpowiedzialną, sumienną i otwartą na potrzeby drugiego człowieka, co przekłada się na ogromne zaufanie mieszkańców. Zaangażowana w organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i dorosłych. W 2017 roku została zgłoszona do wyróżnienia mianem wolontariusza roku za całokształt osiągnięć i wspieranie działalności jednostki OSP Paluzy. Kandydowała na funkcję radnej do Rady Powiatu Bartoszyckiego w 2018 roku. Zabiegała o remont świetlicy wiejskiej, jak również popierała starania radnych o modernizację drogi powiatowej 1571N. W czasie spotkania pan marszałek województwa podkreślił zasługi sołtysów oraz złożył im podziękowania za zapał, skuteczność i profesjonalizm oraz przekazał życzenia sukcesów, wytrwałości w realizacji planów, wzajemnego zrozumienia, a przede wszystkim dużo zdrowia oraz możliwie szybkiego powrotu do normalności. Wyraził nadzieję, że wszyscy będą mogli osobiście spotkać się we wrześniu na dożynkach wojewódzkich. Przedstawiciele Sołec podziękowali za wyróżnienie i przedstawili swoje osiągnięcia, jak również potrzeby, jakie jeszcze są na terenach Sołec, a jest ich naprawdę sporo. Od 15 stycznia tego roku realizowane jest zadanie pod nazwą transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Zadanie to jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Stawki za dowóz osób wynoszą za osoby niepełnosprawne 52 zł, za osoby sprawne ruchowo mające trudności w dotarciu do punktu szczepień 24 zł. Na dzień 18 marca dowieziono łącznie 26 osób i tutaj kieruję podziękowania do strażaków z OSP Troszkowo i OSP Wozławki. Dotarły także do nas maseczki z Agencji Rezerw Strategicznych w ilości 4 sztuk na jedną osobę. Od 15 marca tego roku w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Bramie Lidzbarskiej można odebrać darmowe maseczki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Tutaj pan Artur, nasz stażysta, właśnie w tych godzinach te maseczki wydaje. Maseczki trafiły również do Państwa sołtysów z gminy Bisztynek, u których mieszkańcy poszczególnych miejscowości mogą je odebrać. Zaś w przypadku Sołec, Grzęda i Troszkowo do jednostek OSP. Wszystkim zaangażowanym w tą dystrybucję tych maseczek bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w tym okresie także uczestniczyłem w szeregu spotkania, wymienię najważniejsze. 18 lutego z panem dyrektorem Powiatowego Szpitala w Bartoszycach spotkałem się w podstacji pogotowia w Bisztynku w sprawie możliwości przeprowadzenia remontu budynku. Ja już o tym mówiłem wcześniej. Gdyby tak się udało, że dostaniemy środki na termomodernizację wraz z rozbudową jednostki OSP w Bisztynku, mówimy tu o kwocie 3 milionów złotych, także wykonamy remont podstacji pogotowia. 22 lutego spotkaliśmy się w urzędzie z panią prezes spółdzielni socjalnej po sąsiedzku oraz innymi pracownikami MOPS-u w sprawie terminu przejęcia kuchni w zespole szkolno-przedszkolnym w Bisztynku. Omawialiśmy ponadto z panią dyrektor zespołu sprawę zatrudnienia pracowników obsługi kuchni i zaproponowaliśmy wszystkim miejsca pracy.
12 marca w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej uczestniczyłem w warsztatach poświęconych przeprowadzeniu diagnozy potrzeb w ramach pozyskanych środków na ten cel przez nasz ośrodek w ramach programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2021. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. 18 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielem Energooświetlenie Sopotu w sprawie kompleksowej wyceny oświetlenia ulicznego w mieście gminy Wisztynek. Nie chciałbym zbyt dużo może w tym momencie zdradzać, ale powiem tak, że jeżeli miałoby być tak, jak przedstawiciel energii oświetlenie tutaj nam przedstawia, łącznie z kosztami, to wtedy prawdopodobnie już na przełomie roku 2021-2022 doszłoby do całkowitej modernizacji oświetlenia poprzez wymiany lamp na LED-owe z doświetleniem przejść dla pieszych. 15 kwietnia mamy tutaj spotkanie z panami właśnie z Energii Oświetlenie i spotkamy się w gronie kierownictwa urzędu i jeżeli umowa będzie skonstruowana w taki sposób, że będzie ona korzystna dla gminy, taką umowę podpiszemy. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że w dalszym ciągu taki może nie nachalny, ale ciągły sposób przypominamy się, jeżeli chodzi o nasz samorząd, do odpowiednich władz i osób odpowiedzialnych za ewentualne wybudowanie posterunku policji w Bisztynku w sąsiedztwie MOPS-u. Chcę wyjaśnić, że ponad 20 arów w tym miejscu, gdzie mieścił się już nieczynny z powodu bezpieczeństwa były plac zabaw. I chcę, żebyście Państwo usłyszeli, jaką treść pisma wysłaliśmy do komendanta głównego policji, pana generała inspektora doktora Jarosława Szymczyk. I to pismo wysłaliśmy 10 marca tego roku. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego posterunku policji w Bisztynku, powiat Bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie. Obecna baza lokalowa posterunku znajduje się w wynajmowanym lokalu zlokalizowanym w budynku użytkowo-mieszkalnym wzniesionym przed 1939 rokiem. Stan techniczny lokalu pomimo podejmowanych prac modernizacyjnych przy udziale gminy Bisztynek znacząco odbiega od wizerunku nowoczesnej i odpowiadającej europejskim standardom wyposażenia jednostki. Istotnym problemem jest aktualny system ogrzewania. Pomieszczenia posterunku wyposażone są w przestarzałą instalację centralnego ogrzewania zasilaną z pieca opalonego węglem. Mając na względzie poprawę warunków bytowych posterunku policji w Bisztynku, gmina Bisztynek przeznaczyła zasobu komunalnego grunt pod budowę nowego posterunku policji. W tym celu dokonano podziału geodezyjnego, w wyniku którego wydzielono nieruchomość gruntową położoną w Bisztynku przy Placu Wolności, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 339 o powierzchni 2020 m2. Następnie w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wyżej wymienionej działki została sporządzona opinia geotechniczna, z której jednoznacznie wynika, iż posadowienie budynku na przedmiotowej działce jest możliwe. Ponadto przeprowadzona przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie lustracja działki wykazała, że lokalizacja pod względem położenia, ukształtowania terenu, dostępności do infrastruktury spełnia wszystkie wymogi przewidziane dla budowy
nowych obiektów przeznaczonych na posterunki policji. Ponadto w ocenie tutejszego organu, jak i służb odpowiedzialnych za ustalenie dopuszczalności lokalizacji nowego posterunku policji w Bisztynku, działka posiada znaczny potencjał w zakresie wsparcia konwencjonalnego źródła ogrzewania budynku poprzez usadowienie wolnostojących paneli fotowoltaicznych. Stosownie do artykułu 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Rada Miejska w Bisztynku w dniu 27 września 2019 roku podjęła uchwałę nr 9/78/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy na rzecz Skarbu Państwa, czyli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, z przeznaczeniem na cel publiczny, to jest budowę posterunku policji w Bisztynku, zmienioną uchwałą nr 10/101/19 z dnia 29 października 2019 roku. Umowa darowizny została sfinalizowana w dniu 21 grudnia 2020 roku, kiedy to burmistrz Bisztynka podpisał z zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, działającym z upoważnienia komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, akt notarialny, i tu mamy numer, zgodnie z wyżej wymienioną umową darowizny termin zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości określono na 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. Ponadto wzorem lat ubiegłych gmina Bisztynek gotowa jest wspierać działalność miejscowego posterunku policji, w tym z chwilą wybudowania nowego posterunku przez dofinansowanie zakupu nowego samochodu radiowozu. Przedmiotową kwestię kilkakrotnie przedstawiałem radnym Rady Miejskiej w Bisztynku podczas wspólnych posiedzeń komisji. W roku 2016 gmina Bisztynek dofinansowała zakup nowego pojazdu Skoda Yeti z napędem stałym 4x4 z silnikiem benzynowym o mocy 150 koni mechanicznych, wyposażonym w nowoczesne systemy wspomagania trakcji z nowoczesnym wyposażeniem policyjnym. Wysokość dofinansowania gminy Bisztynek wynosiła 50%. W chwili obecnej Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach wystąpiła pismem z dnia 24 lutego 2021 roku o wzięcie udziału w 2021 roku w zakupie sprzętu transportowego w ramach sponsoringu za połączone środki z programu modernizacji policji oraz środków samorządów w systemie 50/50. W świetle powyższego, jak również wobec dołożonych przez tutejszy organ starań oraz zamiaru gminy Bisztynek w zakresie wspierania zakupu sprzętu transportowego na potrzeby policji, zwracam się z prośbą o uwzględnienie w planach inwestycji na rok 2021 budowy nowego posterunku policji w Bisztynku. Stworzenie odpowiedniej bazy infrastruktury technicznej, w tym odpowiadającej nowoczesnym i ekologicznym rozwiązaniom dostarczania energii cieplnej, z całą pewnością umożliwi podniesienie i wzmocnienie skuteczności działania służb porządku publicznego w przeciwdziałaniu działalności przestępczej, a także polepszy warunki służby oraz warunki obsługi obywateli, w tym zwiększy zaufanie naszego społeczeństwa. Ponadto ujęcie w planie inwestycyjnym roku bieżącego budowy nowego posterunku policji w Bisztynku utworzy perspektywy zaplanowania w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na zakup sprzętu transportowego, to jest samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej. Powiem jeszcze Państwu, że mamy taką informację, która wpłynęła do przewodniczącego Rady Miasta w Bisztynku. Ja ją czytam. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Bisztynek,
Zwracam się z prośbą do Rady Miasta Bisztynek o rozważenie możliwości wzięcia udziału w 2021 roku w zakupie sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w ramach sponsoringu za połączone środki z programu modernizacji policji oraz środki z samorządów w systemie 50/50. Informuję, że całkowity koszt zakupu jednego pojazdu w 2021 roku kształtuje się odpowiednio. I tu mamy jakby cztery propozycje. Pierwsza to jest samochód osobowy segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej 110 tysięcy. Samochód osobowy segment C w wersji nieoznakowanej 95 tysięcy. I tutaj mamy akurat SUV-y, które były bardziej przydatne na specyfikę terenu naszej gminy. Samochód osobowy typu SUV w wersji oznakowanej 125 tysięcy i samochód osobowy typu SUV w wersji nieoznakowanej 115 tysięcy. Tutaj podpisał się pod tym zastępca komendanta powiatowego policji w Bartoszycach, młodszy inspektor pan Robert Zabuski. Generalnie ma wyglądać to tak. Będę Państwa prosił o takie środki, natomiast w tym podziale 50/50%, ale w momencie, kiedy posterunek policji będzie wybudowany, a nie wcześniej. I panie burmistrzu, taka też odpowiedź poszła do komendy właśnie w Bartoszycach, bo to już o tym rozmawialiśmy na chyba poprzedniej komisji czy coś i taka właśnie odpowiedź była, tak jak głosowaliśmy też, że jak będzie posterunek, to wtedy dołożymy tutaj z budżetu do kupna nowego radiowozu. Super, bardzo się cieszę i dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy może pytania do pana burmistrza w związku z informacją? Jeżeli nie ma pytań, przejdziemy do punktu 10. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Do chwili obecnej interpelacji i zapytań również nie było, więc możemy zrealizować punkt 11, czyli podejmowanie uchwał. I na początek w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2021 oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2021. Proszę kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie uchwały. Chyba pani kierownik nam się rozłączyła tutaj z naszej sesji. Pani Ewelino, czy pani w pracy jest? Jakby pani mogła może panią kierownik poprosić, żeby jeszcze raz nam się zalogowała. Już jesteśmy. Dziękujemy. Przepraszam, coś się wylogowałam i nie potrafię sobie zalogować. Nic się nie stało, także pani kierownik, prosimy o program profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021. Zmiany w ustawy o wychowaniu w czujności przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowią, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii należy do zadań własnych gminy i realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu narkomanii. Jeżeli chodzi o planowane działania na rok 2021, to plan dochodów wynosi 113 645 zł i 54 grosze. Ta kwota wynika z tego, że w ubiegłym roku 31 645 zł i 54 grosze nie zostały wykorzystane i środki te przeszły na ten rok. Cele programu to zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
i narkomanii i przemocy w rodzinie, zmniejszenie tych problemów, które aktualnie występują, a także zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami i monitorowanie problemów alkoholowych na terenie gminy Pisztynek. I tutaj w dziale drugim jest diagnoza, którą właśnie przeprowadziło w ubiegłym roku Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych właśnie na potrzeby naszej gminy. I tutaj i było to, że tak powiem, bazą do ustalenia właśnie programu na ten rok. Szczegółowo przedstawiałam Państwu wczoraj na komisji tą diagnozę i co tam z niej wynikało. Natomiast jeśli chodzi o działania już konkretnie, to w tym roku są to zadania podobne albo takie same jak w roku ubiegłym. Część z nich w roku ubiegłym nam się nie udało zrealizować. Mam nadzieję, że w tym roku będzie łatwiej, że ta sytuacja, która trwa, będzie krótsza, nie będzie ciągnęła się przez cały rok. Więc zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla osób z alkoholu, innych monitor w stosunku do osób nadużywających alkoholu w celu podjęcia leczenia odwykowego, monitorowanie sytuacji osoby związanej do leczenia oraz wspieranie i motywowanie do podtrzymywania abstynencji po zakończeniu terapii, a także udzielanie informacji na temat funkcjonowania poradni odwykowych, działalności grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz pokrywanie kosztów powołania biegłego psychiatry, psychologa orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a także kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego do spraw alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie. Planowane wydatki na to zadanie to 10 tysięcy złotych. Zadanie drugie to udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. I tutaj kontynuowanie działalności dróg świetlicowych, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, finansowanie poradnictwa psychologicznego, funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy, a także szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków zespołu interdyscyplinarnego. I planowane wydatki na to zadanie to kwota 25 tysięcy złotych. Zadanie trzecie to prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i tutaj kontynuowanie działalności tych grup sportowych dla dzieci w wieku 6 do 10 lat, ale też jeżeli będzie potrzeba, to tych grup może być więcej. W porozumieniu z nauczycielami odpowiedzialnymi za profilaktykę zdrowotną w szkołach chcemy uwzględnić w programach nauczania wiedzę o szkodliwości picia alkoholu oraz spalenia papierosów, przeprowadzić programy profilaktyczne w szkołach dla różnych grup wiekowych oraz ich rodziców, dofinansowanie zakupu nagród, artykułów, materiałów informacyjnych, konkursów, zawodów sportowych oraz wszelkiego rodzaju imprez promujących zdrowy tryb życia, wsparcie dni rodziny, dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ośrodku kultury i aktywności lokalnej, a także szkolenie dla nauczycieli i organizowanie innych sposobów działalności na rzecz profilaktyki i promocji zabawy bez używek. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 30 tysięcy złotych. Zadanie czwarte to wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i tu przede wszystkim wspieranie inicjatyw różnych, wszelkich inicjatyw społecznych w zakresie wychowania w trzeźwości, udzielanie wsparcia ruchom samopomocowym, a także udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej instytucjom i organizacjom z zakresu profilaktyki, oraz współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w realizacji zadań. I planowane wydatki na to zadanie to kwota 17 645 zł i 54 grosze. Zadanie piąte to podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. I tutaj dotyczy to zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności ich z uchwałami Rady Miejskiej, prowadzenie działań edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych, przeprowadzanie kontroli, a także podejmowanie działań interwencyjnych w złożonych przypadkach sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, nietrzeźwym oraz na kredyt czy pod zastaw. I tu planowane wydatki na to zadanie to 1000 zł. Zadanie szóste, wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie klubu integracji społecznej,
na projekt, jeżeli chodzi o finansowanie funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej, tego młodzieżowego klubu mieszczącego się w Bramie Lidzbarskiej. Wcześniej było realizowane ze środków zewnętrznych, no w tym roku jesteśmy zobowiązani do, żeby uzyskać trwałość projektu, jesteśmy zobowiązani do wspierania, do tego, żeby ten młodzieżowy klub funkcjonował również w tym roku i dlatego też przeznaczyliśmy tutaj, zaplanowaliśmy środki na ten, na właśnie na wspieranie tych przedsięwzięć realizowanych przez klub w wysokości 20 tysięcy złotych. No i też funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tu na to zadanie planujemy kwotę 10 tysięcy złotych. I to jest, jeżeli chodzi o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeżeli chodzi o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, to tutaj plan dochodów wynosi 8 tysięcy i tak jak w ubiegłym roku chcielibyśmy organizować wsparcie terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez współpracę z poradnią leczenia uzależnień w Bartoszycach, a także prowadzenie w punkcie konsultacyjnym poradnictwa dla rodzin oraz osób używających środki psychoaktywne, a także zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkotykami dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników pomocy społecznej niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Tu planujemy wydatki 3 tysiące złotych. Jeżeli chodzi o zadanie udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, to tutaj chcielibyśmy zwiększyć dostępność i skuteczność zorganizowanych form pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków oraz rozpowszechniać wiedzę poprzez plakaty, ulotki, broszury o możliwościach i procedurze administracyjno-prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie. I tutaj planowane wydatki to kwota 1000 zł. W zadaniu trzecim to prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. I tutaj udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych, organizowanie i dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii, organizowanie i dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pedagogów szkolnych i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także realizowanie profilaktyki podczas elementów profilaktyki podczas festynów i innych imprez organizowanych przez gminę oraz placówki oświatowe. Zadania na ten wydatki zaplanowane na ten cel to kwota 3000 zł. Jeżeli chodzi o wspomaganie działań instytucji i organizacji pozarządowych i innych osób fizycznych, to tutaj chcielibyśmy dofinansować zakup nagród, artykułów, biurowych materiałów informacyjno-edukacyjnych niezbędnych do realizacji szkoleń, zajęć, konkursów czy zawodów sportowych i innych imprez o tematyce powiązanej z problemem uzależnień, a także współpracować z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych, między innymi poprzez kontrolę miejsc narażonych na działalność dealerów narkotykowych, głównie szkół i lokali gastronomicznych. I tu na te wydatki na to zadanie to 1000 zł. I zadanie piąte, czyli wsparcie pomocy społecznej dla osób uzależnionych i rodzin uzależnionych, które są dodatkowo jakby dotknięte ubóstwem i wykluczeniem społecznym i tutaj integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym. Działanie, jeżeli chodzi o realizację zadań wynikających z tego programu, to obsługę finansową prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak jak program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowany jest przy współudziale osób fizycznych, prawnych, instytucji. Wszyscy, którzy do nas się zgłoszą, którzy będą mieli pomysł na działania profilaktyczne czy w zakresie alkoholu, czy narkomanii, czy przemocy, będą mile widziani, bo czasami nam się wydaje, że już nie mamy pomysłów, a też nie zawsze mamy możliwość skorzystania właśnie ze wsparcia specjalistów w tej kwestii, chociaż wydaje mi się, że dużym tutaj też plusem jest właśnie ta diagnoza problemów społecznych na Gminy Bisztynek, gdzie nie ukrywam, że problem narkomanii się pojawia. I będziemy to w tym roku właśnie analizowali i próbowali jakoś przeciwdziałać, żeby ten problem nie narastał w naszej gminie.
I finansowanie zadań programu odbywa się ze środków budżetu gminy, z wkładów dokonywanych przez przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Także innych środków, które pozyskamy w trakcie programu, być może będziemy brali udział, będziemy wystąpili o jakieś środki zewnętrzne. Jeżeli będą tego typu konkursy organizowane, to będziemy starali się, żeby te środki były większe, bo przecież wiadomo, że jak te pieniążki będą większe, to będziemy mogli więcej działań zrealizować. Dziękuję. Dziękuję dla pani kierownik. Chyba, że państwo mają jakieś pytania. Jeżeli nie ma, odczytam uchwałę, którą poddam pod głosowanie. Uchwała Rady Miejskiej w Wiszczynku z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2021 i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2021. Na podstawie artykułu 4 prim. Ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz artykule 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Miejska w Biszczynku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2021, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Uchwala się gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2021, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Biszczynka. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Biszczynku. Kto z państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata. Jestem za. Za, dziękuję. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małolewszy Krzysztof. Jestem za. Głos za, dziękuję. Pani Tomicz Wanda. Za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena. Za. Za, dziękuję. Jedenaście głosów za, dziękuję bardzo. I przejdziemy do kolejnej uchwały, tym razem w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024. I jeszcze raz poproszę panią kierownik. Poprzedni program był do 2020 roku i w związku z tym należy przyjąć nowy program. W tym programie to właściwie pojawiają się cały czas te same elementy, które są w programach profilaktycznych dotyczących uzależnień, bo w zdecydowanej większości problem przemocy dotyczy osób, które nadużywają alkoholu, chociaż oczywiście nie jest to regułą. No chcielibyśmy, żeby tej przemocy było jak najmniej i żeby osoby, które je doświadczają, po prostu mogły otrzymać wsparcie kompleksowe i właśnie ten program o tym mówi. Oczywiście mówimy również o wspieraniu osób, które stosują przemoc, bo to też nie jest tak, że osoby, które stosują przemoc, no po prostu nic się z nimi nie da zrobić. Jest wiele programów korekcyjno-edukacyjnych, które pozwalają osobie, która jakby nie umie inaczej okazać swojej złości tylko poprzez stosowanie przemocy wobec osób słabszych, no pokazać kierunki pracy nad sobą takie, że ta osoba tej przemocy zaprzestanie, że zrozumie, że to nie jest dobry pomysł, że krzywdzi innych, krzywdzi też siebie, bo to nie jest tak, że osoba, która stosuje przemoc wobec najbliższych, jest z tego powodu zadowolona czy szczęśliwa. Oczywiście, jeżeli tam jest problem alkoholowy, to przede wszystkim musimy zająć się tym problemem. Najpierw, w pierwszej kolejności, a w kolejnej jakby dopiero pracować ze sprawcą, bo
osoba, która jest uzależniona od alkoholu, nie podejmuje leczenia, no to z nią współpracy nie będzie, ponieważ nie ustanie ten główny problem, którym jest przemoc, którym jest alkohol, przepraszam. No i przede wszystkim no, musimy chronić te rodziny, gdzie są dzieci, gdzie dzieci są świadkami przemocy, dlatego też uczestniczymy w różnego rodzaju szkoleniach, zachęcamy do różnego rodzaju programów, projektów właśnie w tym celu, żeby chronić dzieci przed przemocą, żeby umieć sobie poradzić z tym problemem, bo problem dotyczy wielu, wielu rodzin. W wielu rodzinach jest też tak, że ta przemoc jest po prostu, może nie są dzieci bite, no, ale przemoc jest inna, ta przemoc tak zwana w białych rękawiczkach, gdzie może nie występuje taka przemoc siłowa bezpośrednio, ale różne inne rodzaje przemocy ekonomiczna, przemoc psychiczna, bardzo wpływająca negatywnie na rozwój dziecka, poniżanie, wzywanie i takie inne tego rodzaju sprawy. I w związku z tym te działania w tym programie są też ogólnie ujęte po to, żebyśmy mogli różne rzeczy wstawiać, różne rzeczy, które mogą wesprzeć rodziny w rozwiązaniu jej problemu. Właśnie znalazły się tutaj w tych założeniach naszych. Finansowanie, bo oczywiście nie ma działań bez finansowania. Finansowanie również odbywa się w ramach ze środków na pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także z innych środków, które będziemy chcieli pozyskać na realizację niniejszego programu. Spodziewamy się, że jeżeli nawet nie zmniejszy się przemoc, to zmniejszy się poczucie bezradności ofiar, bo chodzi też o to, żeby to wsparcie było właśnie kompleksowe. Zwiększy się nasza wiedza, wiedza mieszkańców na ten temat, skuteczność naszych działań i zmiana postaw też społecznych wobec przemocy, bo często jest tak, że to nie moja sprawa, ja się w to nie będę angażował, a potem się okazuje, że tak jak żeśmy tutaj zawarli na początku w tej treści, że przeraża nie przemoc nielicznych, lecz cisza wielu i to myślę, że jest dobre podsumowanie właśnie tego, że tego programu i tego, że powinniśmy reagować na przemoc. Wszyscy na przemoc sąsiedzką, jeżeli wiemy, na przemoc wobec dzieci, na przemoc wobec dorosłych, na przemoc wobec osób starszych, bo to też pojawia się taka sytuacja, że często przemoc dotyczy osób starszych, które są niedołężne, które już tak szybko nie potrafią, które się mylą, które po prostu są już coraz bardziej bezradne, zdane na wsparcie osób z rodziny, osób trzecich, a często też ta sytuacja powoduje, że wobec tych osób właśnie niezaradnych, starszych też występuje taka przemoc właśnie, którą też, nad którą też musimy się pochylić. To jest tak jakby nowe zjawisko i też musimy o tym cały czas pamiętać. Dziękuję. Dziękuję dla pani kierownik. Czy państwo radni lub inni mają pytania? Jeżeli nie, dziękuję jeszcze raz. Uchwała Rady Miejskiej w Wilczynku z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykule 6 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Miejska w Wilczynku uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wilczynka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wilczynku. Kto z państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Za.
Za, dziękuję. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata. Za. Za, dziękuję. Drozdowski Zbigniew, za. Pani Karczmarczyk-Irena. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małlepszy Krzysztof. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Tłumicz Wanda. Za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena. Za. Za, dziękuję. Mamy 11 głosów za. Dziękuję bardzo. I przejdziemy do teraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Bartoszyce dotyczącego zapewnienia posiłkom osobom objętym wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Bisztynku, proszę panią kierownik. W grudniu 2017 roku gmina miasto Bartoszyce zawarło z gminą Bisztynek porozumienie dotyczące objęcia naszych mieszkańców oraz osób bezdomnych usługami świadczonymi przez schronisko dla bezdomnych. I nasze osoby bezdomne, które korzystały z tego schroniska, mogły jeść posiłek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na preferencyjnych zasadach. No niestety zmieniły się przepisy i w tej chwili, żeby nasi mieszkańcy mogli z tego posiłku skorzystać, musimy zawrzeć porozumienie właśnie w tej sprawie z gminą Bartoszyce. I chciałam tylko powiedzieć, że nie jest to duża skala, bo tak naprawdę osób bezdomnych albo osób, które przejściowo znajdują się w schronisku dla osób bezdomnych, z terenu naszej gminy jest to jedna lub dwie osoby w ciągu roku przez kilka tygodni bądź też kilkanaście tygodni, które przebywają właśnie w schronisku dla bezdomnych. No niemniej jednak taką uchwałę i takie porozumienie z gminą Bartoszyce musimy zawrzeć, jeżeli chcemy, żeby te osoby, które przebywają tam w tym ośrodku, w tym schronisku, mogły ten ciepły posiłek zjeść. Dziękuję. Czy są może pytania? Ja dziękuję bardzo za pani kierownik. Uchwała Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Bartoszyce dotyczącego zapewnienia posiłku osobom objętym wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku. Na podstawie artykułu 10 ustęp 1, artykułu 18 ustęp 2 punkt 12, artykułu 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Bisztynku uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie z gminą miejską Bartoszyce porozumienia, przedmiot którego stanowić będzie zapewnienie przez gminę miejską Bartoszyce z wykorzystaniem możliwości środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bisztynka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolczyńska-Anna. Za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata. Za. Za, dziękuję. Drozdowski Zbigniew, za. Pani Karczmarczyk-Irena. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małolepszy Krzysztof. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Tłumicz Wanda. Za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. 11 głosów za. I przejdziemy teraz do uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bisztynek na 2021 rok. I proszę pana Piotra Kulczyckiego o przedstawienie uchwały. Panie Piotrze, czy pan nas słyszy?
Przepraszam, panie przewodniczący, urzędnik był u mnie, już w tej chwili idzie do siebie, już będzie się dostosowywał i odpowiadał na pytania. Dobrze, dziękuję panie zastępco. Panie Piotrze, nie słyszymy pana. Nic nie słychać. Widzę, że pan coś mówi, ale niestety nic nie słychać. Panie Piotrze, ale z tego co patrzę, to na dole pan ma chyba wyłączony mikrofon. Szanowni Państwo, nie wiem, czy to jest tylko u mnie problem, ale ja pana Piotra nadal nie słyszę. Nie, nie słychać. Panie przewodniczący, są pani sekretarz i pojawił się, słychać mnie? Tak, pana burmistrza słychać. Okej, okay, i pojawił się, wołam wszystkich do mnie, bo u pani sekretarz też mikrofon nie działa. Proszę bardzo, panie Piotrze. Dzień dobry, szanowni państwo, przepraszam za chwilowe problemy techniczne. Odnośnie uchwały, zgodnie z artykułem 11 ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy zobowiązana jest do określania w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Tak jak wczoraj już zostało przedstawione, program obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, czy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w roku 2021 będziemy też tworzyli taki pilotażowy program dofinansowania do sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich. Środki na ten cel przeznaczone to będzie kwota 5000 zł i zasady zostaną dokładnie określone w wydanym zarządzeniu burmistrza Bisztynka. Oczywiście już po zakończeniu tej linii legislacyjnej wszystkie informacje pojawią się na stronie, na słupach ogłoszeniowych, żeby zachęcić mieszkańców do korzystania z tego programu.
program został, projekt ustawy, ten program został zaopiniowany u powiatowego lekarza weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich oraz organizacji społecznej zajmującej się tutaj właśnie ochroną zwierząt wolnożyjących i bezdomnych. I mając na uwadze powyższe, w celu realizacji obowiązku ustawowego przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Dziękuję dla pana Piotra. Czy są może pytania? Jeżeli nie, dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej w Biszczynku z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biszczynek na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykule 1a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, Rada Miejska w Biszczynku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz obiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biszczynek na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Biszczynka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna. Pani Anno, nie słyszymy pani. Pani Anno, mikrofon ma pani wyłączony. No, o, teraz się włączył. O, teraz jest. Tak, za. Za, dziękuję bardzo. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata. Za. Za, dziękuję. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małlepszy Krzysztof. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Tłumicz-Wanda. Za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena. Za. Za, dziękuję bardzo. Jedenaście głosów za. Dziękuję bardzo. I przejdziemy teraz do uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy Biszczynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. I bardzo proszę panią Elżbietę Szuksztul o przedstawienie uchwały. Dzień dobry państwu. Uchwała dotyczy przyznania dotacji dla parafii rzymskokatolickiej w Biszczynku, dotacji na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pod wezwaniem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Prace obejmować będą wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dwóch rzeźb. Rzeźby Matki Boskiej Bolesnej i rzeźby Marii Magdaleny. Sam ołtarz, wystrój i kościół są wpisane do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego. Ogólny koszt prac wynosi 31 580 zł. Zgodnie z naszą uchwałą dotyczącą dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, dotacja z budżetu gminy może wynosić 80%. W związku z tym dotacja, jaką gmina by udzieliła z budżetu gminy, wynosiłaby 25 tysięcy, co stanowiłoby kwotę, co stanowiłoby 79,16% ogólnych nakładów koniecznych na wykonanie tych prac. W związku z tym, że zadanie związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami należy do zadań własnych gminy, zatem podjęcie takiej uchwały jest zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są może pytania? Jeżeli nie, dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej w Biszczynku z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy Biszczynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 9 i artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z paragrafem 4 uchwały nr 15/94/12 Rady Miejskiej w Biszczynku z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwały Rady Miejskiej w Biszczynku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Miejska w Biszczynku na wniosek burmistrza Biszczynka uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyznaje się z budżetu gminy Biszczynek na 2021 rok dotację celową w wysokości 25 tysięcy złotych parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła i najdroższej krwi Pana Jezusa w Biszczynku na dofinansowanie drugiego etapu prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza bocznego pod wezwaniem Pana Jezusa Ukrzyżowanego XVIII wiek w kościele pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła i najdroższej krwi Pana Jezusa w Biszczynku obejmujących wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dwóch pełnopostaciowych rzeźb Wilhelma Bierejchela, to jest rzeźby Matki Boskiej Bolesnej i rzeźby Marii Magdaleny z 1833 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały wyrosił burmistrzowi Biszczynka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata. Przeciw. Sprzeciw, dziękuję. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Jestem za. Dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Jestem za. Dziękuję, głos za. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małolewszy Krzysztof. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Tomisz-Banda. Za. Za. Pani Zawistowska Irena. Za. Za, dziękuję bardzo. Dziesięć głosów za, jeden przeciw. I przejdziemy teraz do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biszczynek. I proszę pana Łukasza Hołowieszka o przedstawienie uchwały. Dzień dobry. Zgodnie z artykułem 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów i zagospodarowania Rada Miasta podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała nr 22/177/21 Rady Miejskiej w Biszczynku z dnia 28 stycznia 2021 roku rozpoczęła tryb formalno-prawny sporządzania zmiany planu stosownie do zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niniejsza uchwała wprowadza zmianę doprecyzowującą zakres zmiany miejscowego planu, tak aby podczas procedowania zmian nie było wątpliwości co do jej zakresu, szczególnie w organie kontrolującym poprawność zapisów. Zmiana dotyczy zapisów określających kolorystykę pokryć dachowych. Docelowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma dopuszczać inne kolory niż dotychczas obowiązujące odcienie czerwieni. Proponuje się przyjąć kolorystykę pokryć dachowych nowo budowanych budynków nie pozostających w strefie Starego Miasta w odcieniach czerwieni lub odcieniach ciemnych, to jest kolorach brązu, szarości i czerni. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu jest uchwałą intencyjną i wyraża jedynie zamiar gminy do uregulowania zasad zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w formie aktu prawa miejscowego. Rolą tej uchwały jest zakomunikowanie wszczęcia właściwego procesu planistycznego. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. Są może pytania? Jeżeli nie, dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej w Biszczynku z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 22/177/21 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. W uchwale 22/177/21 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek uchwalonego uchwałą nr 5/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących zasad kształtowania kolorystyki dachów. Paragraf 2. Wykonanie uchwały prosił burmistrzowi Bisztynka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna. Za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Przeciw. Przeciw, dziękuję. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata. Za. Za, dziękuję. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Przeciw. Przeciw, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małlepszy Krzysztof. Za. Za, dziękuję. Pani Tomicz Wanda. Za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena. Za. Za, dziękuję. Szanowni Państwo, 9 głosów za, 2 głosy przeciw. Dziękuję. I przejdziemy teraz do uchwały w sprawie wniesienia przez gminę Bisztynek wpisowego do udziału w spółdzielni socjalnej po sąsiedzku. Proszę Panią Skarbnik. Dzień dobry, witam Państwa. Gmina Bisztynek jest założycielem spółdzielni socjalnej po sąsiedzku. Obecnie trwa procedura rejestracji spółdzielni. Natomiast gmina zobowiązana jest do wniesienia wpisowego i udziałów zgodnie ze statutem. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przez Radę uchwały. Czy są może pytania? Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Uchwała Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wniesienia przez gminę Bisztynek wpisowego oraz udziałów do spółdzielni socjalnej po sąsiedzku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykule 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych w związku z artykułem 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze, uwzględniając uchwałę nr 20/166/20 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej, Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje. Paragraf 1. Gmina Bisztynek wnosi do spółdzielni socjalnej po sąsiedzku wpisowe w wysokości 500 zł oraz jeden udział w wysokości 100 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podziela się burmistrzowi Bisztynka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna. Za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata. Za. Za, dziękuję. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małlepszy Krzysztof. Za.
Dziękuję. Pani Tomicz-Wanda? Za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena? Za. Za, dziękuję bardzo. Jedenaście głosów za, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i przejdziemy teraz do uchwał finansowych, czyli w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biszczynek na lata 2021-2032 oraz zmian w budżecie. I proszę Panią Skarbnik o przedstawienie uchwał. Wieloletnią prognozę finansową zmieniono w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Po rozliczeniu budżetu za rok 2020 i sporządzeniu sprawozdań rocznych należało zaaktualizować dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej za rok 2020 i dlatego też te dane zostały zaktualizowane. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2021, to dane zostały zaktualizowane do proponowanych zmian w budżecie na rok 2021. Budżet na rok 2021 zamyka się deficytem w kwocie 1 863 547 zł i 48 groszy. Jednak deficyt ten w całości zostanie pokryty wolnymi środkami, które pozostały z budżetu roku 2020. Również wolnymi środkami zostanie pokryte raty kredytów, które są do spłacenia w roku 2021, a więc gmina Biszczynek w roku 2021 nie będzie zaciągać kredytów ani pożyczek. Zaktualizowane zostały również przedsięwzięcia, które są wykazane jako przedsięwzięcia wieloletnie w załączniku drugim do wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to zaktualizowano dochody w zakresie niewielkich, drobnych kwot, które wpłynęły do tegorocznego budżetu, a nie były zaplanowane. Były to między innymi środki z niewykorzystanych dotacji Ośrodka Kultury Biblioteki, jak również niewykorzystanej dotacji na dowozy dzieci niepełnosprawnych. Zaktualizowano kwotę subwencji oświatowej. Ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2021 jest mniejsza o 59 291 zł niż była projektowana w trakcie trwania prac projektowych przy uchwalaniu budżetu. Również w zakresie dochodów zdjęte zostały dochody z tytułu opłaty targowej z uwagi na to, iż przepisy ustawy tak zwanej covidowej zwolniły w tym roku z opłaty targowej handlujących, natomiast gminy uzyskują rekompensatę z budżetu państwa z tytułu tej opłaty w wysokości dochodów, jakie zostały osiągnięte w roku 2019, a więc w tym zakresie zostały zmienione dochody. Jeżeli chodzi o wydatki, zaktualizowane one zostały w zakresie aktualnych potrzeb. Również zostały zwiększone wydatki na część zadań inwestycyjnych, gdyż po rozstrzygnięciu procedur, a w zasadzie braku możliwości rozstrzygnięcia procedur, wszystkie złożone oferty były na kwoty wyższe, dlatego też konieczne jest zwiększenie środków na część zadań inwestycyjnych, jak również wprowadzono nowe, duże zadanie inwestycyjne związane z rozpoczęciem prac projektowych, a także wydzieleniem oczywiście odpowiedniej działki pod budynek wielorodzinny, o czym szeroko informował pan burmistrz w swojej informacji. Bardzo dokładnie wszystkie zmiany były omawiane na posiedzeniu komisji. Także jeżeli jakieś są pytania, to ja mogę oczywiście szerzej jak najbardziej państwa tutaj informować. Czy są może pytania właśnie do pani skarbnik w sprawie uchwał finansowych? Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przejdziemy najpierw do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała Rady Miejskiej w Biszczynku z dnia 24 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Biszczynek na lata 2021-2032
na podstawie artykułu 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Wiszczynku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały prosi burmistrzowi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 roku. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Pan Dąbrowski Jarosław, bo widzę, że jest zalogowany, ale nie wiem, czy nas słyszy. To za chwilę może jeszcze wrócimy. Pani Derwin Paszkowska, Małgorzata. Wstrzymuję się. Pani Małgorzata się wstrzymuje. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małolewszy Krzysztof. Za, dziękuję. Pani Tomisz Wanda. Za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena. Za. Za, dziękuję bardzo. Czy pan Jarosław Dąbrowski jest obecny, czy nam się wylogował? No niestety pan Jarosław chwilowo widocznie ma jakieś problemy techniczne. Także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mieliśmy na 10 radnych głosujących, 9 głosów za, 1 wstrzymujący się. Dziękuję. I przejdziemy teraz do uchwały w sprawie zmian w budżecie. Uchwała Rady Miejskiej w Wiszczynku z dnia 24 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Wiszczynku uchwała następuje. Paragraf 1 ust. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4658,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 765 094,72 zł. Paragraf 2 ust. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 836,806,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 628 642 zł i 20 groszy. Paragraf trzeci. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2021 roku wynoszą 2 766 966 zł i 79 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 486 375,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6 ust. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 833 547,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 232 742,45 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 630 805,03 zł. Ustęp drugi. Przychody budżetu w wysokości 3 218 507,48 zł oraz rozchody w wysokości 1 354 960 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 7 ustęp 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 113 645,54 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustęp drugi. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Paragraf 8. Wykonanie uchwały wyrosił burmistrzowi. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Pan Jarosław ma nadal jakieś problemy techniczne. Pani Derwin Paszkowska Małgorzata. Wstrzymuję się. Pani Małgorzata się wstrzymuje. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małlepszy Krzysztof. Za, dziękuję. Pani Tumisz Wanda. Za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena. Za. Za, dziękuję. Czy pan Jarosław słyszy nas? Tak, wróciłem, internet mi wrócił. Wrócił. Panie Jarosławie, głosujemy teraz nad projektem w sprawie zmiany w budżecie na rok 2021. Jest pan za, przeciw czy wstrzymuje się? Tak, tak, jestem za, tutaj jestem za. Za. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, przepraszam. Szanowni Państwo, 10 głosów za, 1 wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. I przejdziemy teraz do kolejnej uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zanim przejdziemy do głosowania nad samą uchwałą, bardzo proszę panią Małgorzatę Derwin-Paszkowską, przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji, o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie. Halo, czy to ja mam przedstawiać opinię? Tak, odczyta pani opinię w skrócie, to co najważniejsze, ja później uchwałę i poddam ją pod głosowanie. Dobra, bo coś mi się też internet dzisiaj pnie. Także uzasadnienie dotyczące petycji przeciwko wirusowi szczepieniom. Wiadomością, albo może nie, przedmiotowa petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 26 stycznia. Członkowie komisji wnikliwie przeanalizowali petycję i zapoznali się z opinią prawną w przedmiocie sprawy. W wyniku dokonanej analizy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że mimo iż przedmiotowa petycja spełnia wymogi formalne określone w artykule 4 ustawy z dnia 11 lipca o petycjach, to w zakresie merytorycznym wykracza poza kompetencje Rady Miejskiej w Bisztynku i w związku z tym opowiedziała się za nieuwzględnianiem przedmiotowej petycji. Dziękuję bardzo. Czy są może pytania? Jeżeli nie, dziękuję pani przewodniczącej. Uchwała Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykule 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje.
Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 postanawia się jej nie uwzględnić z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bisztynku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolczyńska-Anna. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Derwi-Paszkowska Małgorzata. Jestem za. Za, dziękuję. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pani Ledwińska Ewelina. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małlepszy Krzysztof. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pani Tumisz Wanda. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Jedenaście głosów za, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz poddam też pod głosowanie rozpatrzenie tutaj uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli Polski akceptacji i aktu woli narodu nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski. Poproszę jeszcze raz Panią Przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii Komisji. Ja tylko tutaj przeczytam w takim skrócie, że według postanowień artykułu 2 ustępu 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia, rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Zgłoszone przez panią Teresę Garland w petycji żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Miejską w Bisztynku uchwały wyrażającej opinię odnośnie przeprowadzenia referendum ludowego w sprawie akceptacji nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski. Wnosząca petycję odwołuje się jedynie do swojego indywidualnego postrzegania rzeczywistości, a petycja stanowi niejako indywidualną aktywność eksponującą to postrzeganie. Rada Gminy nie jest organem, który może podjąć inicjatywę uchwałodawczą w zakresie takiego referendum, gdyż w obecnym stanie prawnym nie istnieje instytucja referendum ludowego. Ponadto nie jest również organem obowiązanym do wydawania opinii w tym zakresie. Należy wskazać, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje w artykule 125 referendum ogólnokrajowe, które może zarządzić Sejm lub Prezydent RP za zgodą Senatu. Wobec powyższego, mając na uwadze powyższą argumentację, Rada Miejska w Bisztynku nie uwzględniła przedmiotowej petycji. Dziękuję. Dziękuję. Czy są Wasze pytania? Jeżeli nie, odczytam uchwałę, którą podam pod głosowanie. Uchwała Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktów woli narodu nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, Rada Miejska w Bisztynku uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu petycji w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli akceptacji jako aktów woli narodu, to jest nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski, postanawia się nie uwzględnić z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bisztynku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolczyńska-Anna. Za. Za, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Derwin-Paszkowska Małgorzata. Za. Za, dziękuję.
Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małlepszy Krzysztof. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Tumicz Wanda. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena. Za. Również głos za, dziękuję. Jedenaście głosów za, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i przejdziemy teraz do punktu 12, czyli stanowiska w sprawie wniosku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obrębu Kokoszewo. Również wniosek wczorajszy był rozpatrywany na komisji. Nie wiem, czy pani przewodnicząca Komisji Skarbników i Petycji chce odczytać opinię, czy po prostu odczytamy już samo stanowisko? Nie, same stanowisko, proszę. Stanowisko. Wczoraj było omówione, to uważam, dobrze, że same stanowisko uchwałę. Jasne, że tak, dobrze. Więc ja odczytam stanowisko, które będzie poddane pod głosowanie. Stanowisko Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obrębu Koszewo. Na podstawie artykułu 11 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Bisztynek, przyjętego uchwały nr 2/11/18 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Bisztynek oraz paragrafu 20 Regulaminu Rady Miejskiej w Bisztynku nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Bisztynek Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Bisztynku po rozpatrzeniu i dogłębnej analizie wniosku pana Marka Romanowskiego w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działki nr 3/18 obręb Kokoszewo wyraża negatywne stanowisko z uwagi na to, iż obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bisztynek przyjętego uchwałą nr 34/223/14 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 października 2014 roku zawiera zapis o niewyznaczaniu na terenie gminy terenów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, w tym elektrowni wiatrowej. Tym samym Rada Miejska w Bisztynku podtrzymuje obowiązujące w tym zakresie postanowienia studium. Paragraf drugi. Wykonanie stanowiska powierza się burmistrzowi Bisztynka. Czy są może pytania do stanowiska? Jeżeli ja poddam pod głosowanie, kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolczyńska-Anna. Wstrzymuję się. Pani Anna się wstrzymuje, dziękuję. Pan Chęciński Ryszard. Wstrzymuję się. Pan Ryszard się wstrzymuje, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Dermin-Paszkowska Małgorzata. Przeciw. Przeciw, dziękuję. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję bardzo. Pan Małlepszy Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Krzysztof się wstrzymuje. Pani Tumisz Wanda. Za. Za, dziękuję. Pani Zawistowska Irena. Przeciw. Przeciw, dziękuję. Szanowni Państwo, stanowisko zostało podjęte 6 głosami za, 2 przeciw i 3 wstrzymującymi się. Dziękuję. I przejdziemy teraz do punktu 13, czyli rozpatrzenia pisma pana posła na Sejm RP, pana Jacka Protasa. Do przedmiotowego pisma, tak naprawdę apelu pana posła, zostało również przygotowane stanowisko Rady Miejskiej. Nie wiem, czy pani przewodnicząca chce odczytywać opinię, czy również samo stanowisko już? Same stanowisko już pan przeczyta. Stanowisko, dobrze, dziękuję. Stanowisko Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie apelu posła na Sejm RP pana Jacka Protasa w sprawie podjęcia uchwały wzywającej państwa rządu RP i premiera Mateusza Morawieckiego do sprawiedliwego, konstruktywnego i prorozwojowego traktowania województwa warmińsko-mazurskiego.
Na podstawie paragrafu 11 ust. 2 Statutu Gminy Miasta Bisztynek, przyjętego uchwały Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Bisztynek, Rada Miejska w Bisztynku ustala, co następuje. Paragraf 1. Rada Miejska w Bisztynku wyraża negatywne stanowisko na apel posła na Sejm RP pana Jacka Protasa w sprawie podjęcia uchwały wyzywającej państwa rządu RP i premiera Mateusza Morawieckiego do sprawiedliwego, konstruktywnego i prorozwojowego traktowania województwa warmińsko-mazurskiego z przyczyn określonych w uzasadnieniu do stanowiska. Paragraf 2. Wykonanie stanowiska powierza się przewodniczącemu Rady. Szanowni Państwo, czytam jeszcze uzasadnienie do stanowiska. Dnia 8 lutego 2021 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo dotyczące rozpatrzenia apelu posła na Sejm RP pana Jacka Protasa w sprawie podjęcia uchwały wzywającej państwo i rząd RP oraz premiera do sprawiedliwego, konstruktywnego i prorozwojowego traktowania województwa warmińsko-mazurskiego w sprawach wyrównania wsparcia finansowego, zwiększenia środków na nowy regionalny program operacyjny, wyrównania finansowania ochrony zdrowia oraz objęcia wsparciem gmin turystycznych regionu. Powyższą sprawę na posiedzeniu dnia 12 marca 2021 roku rozpatrzyła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rada Miejska na wspólnym posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 roku. Sprawy poruszone w piśmie pana posła są bardzo istotne i ważne dla każdego mieszkańca naszej gminy i jak najbardziej powinny być uwzględnione w podziale środków finansowych na szczeblu centralnym. Radni Rady Miejskiej zgadzają się z panem posłem, że wsparcie regionu Warmii i Mazur jest konieczne i niezbędne do dalszego rozwoju. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie daje się zauważyć na każdym kroku, bez którego ten rozwój nie jest możliwy zarówno dla samorządu gminnego, jak i każdego obywatela naszej gminy. Niemniej jednak Rada Miejska w Bisztynku zgadza się z opinią komisji i uznaje, że nie jest władna do podejmowania uchwały wzywającej państwo, rząd RP i premiera do sprawiedliwego, konstruktywnego i prorozwojowego traktowania województwa warmińsko-mazurskiego. Członkowie komisji zgodnie stwierdzili, iż to właśnie na szczeblu sejmowym takie rozmowy powinny być prowadzone, zwłaszcza przez przedstawicieli, to jest posłów naszego regionu. Po to oni zostali wybrani, aby nas reprezentować, zwłaszcza w sprawach tak ważnych jak środki finansowe dla naszego regionu. Posłowie mają szereg możliwości w postaci interpelacji i zapytań poselskich oraz projektów uchwał, które mogą przedstawić dla pana premiera. Dodatkowym argumentem może być również wsparcie wszystkich posłów Warmii i Mazur bez względu na przynależności partyjne. Wsparcie wojewody w tym zakresie również mogłoby mieć istotne znaczenie. Podejmowane uchwały powinny być przemyślane i nie powinny być upolitycznione. To posłowie powinni wspierać samorządy. Samorządy nie powinny być natomiast narzędziem do walki o wpływy polityczne. Z uwagi na powyższe Rada Miejska w Bisztynku uznaje, że nie jest konieczne podjęcie uchwały w kształcie zaproponowanym przez pana posła. Szanowni Państwo, czy są może pytania? Jeżeli ja poddam pod głosowanie stanowisko, kto z Państwa radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Pani Augustynia Kolszyńska-Anna. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Pan Chęciński Ryszard. Jestem za. Za, dziękuję. Pan Dąbrowski Jarosław. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Dermin-Paszkowska Małgorzata. Za. Za, dziękuję. Drozdowski Zbigniew za. Pani Karczmarczyk Irena. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Ledwińska Ewelina. Za. Za, dziękuję. Pan Majewski Grzegorz. Za. Za, dziękuję. Pan Małolepszy Krzysztof. Jestem za. Za, dziękuję. Pani Tumisz Wanda. Za. Za, dziękuję bardzo. Pani Zawistowska Irena. Jestem za. Za, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 11 głosów za. Oczywiście również pan poseł zostanie powiadomiony o stanowisku, jakie podjęliśmy. W punkcie 14 porządku obrad mieliśmy odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Z uwagi, że interpelacji i zapytań radnych nie było, możemy przejść do punktu 15, czyli wolnych wniosków i informacji. I na początek pozwolę sobie, nie wiem, czy jeszcze pan prezes spółki Sękity jest obecny. Dzień dobry, tak, jestem obecny. Jest pan prezes obecny. Panie prezesie, my wczoraj rozmawialiśmy o stawkach za wywóz tutaj nieczystości, tak naprawdę o stawkach tutaj dotyczące grobów na naszym.
cmentarzu i chciałbym w imieniu tutaj, myślę, że wszystkich radnych, przynajmniej tak było w dniu wczorajszym, myślę, że dzisiaj też się nic nie zmieniło, złożyć taki wniosek tutaj do pana prezesa. Oczekujemy również tutaj pisemnej odpowiedzi o obniżenie stawki za wywóz nieczystości dla naszej spółki ZGM, tak żeby po prostu, krótko mówiąc, koszty wywozu tych nieczystości dla spółki ZGM były, tak naprawdę bilansowały się, żeby pan na nich nie zarabiał, ale żeby stawki były konkurencyjne w porównaniu do innych podmiotów, ponieważ no, trzeba pamiętać, że zarówno jedna spółka i druga jest ze 100% kapitałem gminy. Ja rozumiem, że podstawowym tutaj celem jest zarabianie, niemniej jednak no, nie możemy tak naprawdę zarabiać też na naszych mieszkańcach, gdzie będziemy opłaty za groby podwyższali, a nasza jedna spółka będzie dla drugiej płaciła takie same stawki. Krótkie ustosunkowanie się tak bez analizy i bez poparcia tego odpowiednimi wyliczeniami. Otóż, jak Państwo radni doskonale wiecie, stawkę za nieruchomości niezamieszkałe określane są uchwałą Rady Gminy i tutaj ta uchwała Rady została podjęta w 2017 roku, z tego co pamiętam. Ona określiła górne stawki dla przedsiębiorców i tutaj określając tą stawkę dla zakładu, dla ZGM-u, no musimy tak jakby, nie możemy przekraczać tej górnej stawki. Doskonale Państwo wiecie, że od 2017 roku koszty zagospodarowania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, z których nie da się odzyskać surowców wtórnych, a odpady cmentarne są przykładem właśnie takich odpadów, bardzo mocno wzrosły. Tutaj jak robiliśmy sobie ostatnio analizę tej górnej stawki, no to w przeliczeniu za jednej tony zagospodarowania odpadów w stosunku do tego, co teraz mamy na bramie i przyjmujemy od innych gmin, od innych przedsiębiorców, licząc za tonę, no to ZGM traktowany jest stawką niską. Jest to kwota... Ale czy jest to stawka najniższa z możliwych? Nie jest to oczywiście stawka najniższa z możliwych, bo stawka, no to najniższa to jest tak jakby 1 zł. Natomiast z kalkulacji kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów oraz stawek, jakie musimy ponosić za zagospodarowanie tych odpadów, czyli chodzi tutaj o podsito i nadsito, które dalej przekazujemy do zagospodarowania dla innych podmiotów, no to na dzień dzisiejszy kwoty, które pobieramy za 1 metr sześcienny od ZGM-u, przeliczając to na 1 tonę odpadu, nie bilansują się, więc tu my ze swojej strony tak jakby musielibyśmy tą stawkę jeszcze podnieść. Na dzień dzisiejszy i tak jest to, dokładanie do zagospodarowania tych odpadów. W szczególności odpadów cmentarnych, które są bardzo specyficzne i bardzo drogie w zagospodarowaniu. Zastanawiamy się nad tym, czy nie złożyć wniosku o podwyższenie tej górnej stawki dla przedsiębiorców, ponieważ tutaj już z tymi kosztami zagospodarowania tych odpadów jesteśmy... Nie możemy tej stawki przekraczać, a koszty zagospodarowania odpadów przewyższają tą górną stawkę. Ja, panie prezesie, to wszystko rozumiem, ale nam chodzi tylko o tą jedną konkretną naszą tak naprawdę spółkę. Tak. Ja będącą ze 100% kapitałem, żeby nie było... Ja rozumiem, że pan ma zarabiać, bo to jest podstawowy cel i powinno się wszystko bilansować, wychodzić na plusie. Pani prezes również, a nie może być też tak, że no jedna spółka ma jakiś tam przychód, druga się nie bilansuje, a żeby wszystko wyrównać, obciążymy teraz mieszkańców. Tak, ja doskonale to rozumiem. No, z tym, że tak jak mówię, analizę taką finansową i w przeliczeniu to na ilości ton, które odebraliśmy odpadów
z cmentarzy. Oczywiście ja przygotuję i z tej analizy będzie jednoznacznie wynikać, że dzisiaj koszty, które ponosimy do zagospodarowania tych odpadów, przewyższają już to, co ZGM nam płaci za te odpady. Więc tutaj dalej idąc i brnąc w obniżanie jeszcze tych stawek i traktowanie, ja rozumiem, że to są spółki ze 100% udziałem gminy i że no rozumiem to, tak? No niemniej jednak... To bardzo dobrze, że rozumie. Niemniej jednak, tak jak mówię, to gdzieś tam też dalej będzie pogłębiać nasze koszty, które musimy ponosić. Oczywiście rozwiązaniem jest to, że moglibyśmy podnieść te stawki dla innych przedsiębiorców, ale to wiązałoby się z uchwałą Rady Gminy, więc nie sądzę, żeby tutaj taka rzecz zaistniała. No nie tak, panie prezesie, no proszę też pamiętać, że to właśnie Rada uchwala stawki, tak. Dlatego na razie składamy tylko taki wniosek, żeby pan obniżył, nawet jeżeli trzeba będzie, żeby jedna spółka jeszcze więcej dołożyła, bo może dojść do czegoś takiego, że kiedy przy półroczu złoży pan ofertę na wywóz nieczystości, nie zostanie ona, bo jeżeli będzie przekraczała, nie zostanie zatwierdzona przez Radę, tak samo stawki zawsze też mogą być obniżone. Trzeba też z tym się liczyć, bo wczoraj były takie również rozmowy. Tak, oczywiście. Ja zgodnie z wnioskiem taką analizę przygotuję, tak? Więc bez takiej analizy popartej po prostu księgowością, no nie chciałbym tutaj deklarować obniżki stawek dla ZGM-u, bo muszą być radni po prostu świadomi kosztów, jakie musimy, są. Ale są osoby z zewnątrz, które tu do nas przywożą. To dlaczego ZGM ma tak tyle samo płacić, co osoby, które przywożą? No dajcie spokój. I tu... Właśnie o tym mówię, że ZGM nie płaci na dzień dzisiejszy tyle. No ale to zobaczymy, jak pan zrobi analizę, to się temu przyjrzymy. No właśnie, myślę, że panie przewodniczący, powinniśmy poczekać na analizę szczegółową, żeby zobaczyć, o jakiej rozpiętości kosztów tutaj mówimy. Panie burmistrzu, ja rozumiem, tylko też to jest już któraś, wiem, że rozmowa w sprawie tutaj stawek i wywozu, gdzie jeszcze poprzednim prezesem drugiej naszej spółki ZGM była pani Subocz. I wiem, że również były wtedy rozmowy, że stawka jest wysoka, trzeba dokładać i cały czas jest podwyższana i wyjdzie, że naprawdę w końcu mieszkańcy będą za to płacili. Dlatego ja mam też tak prośbę do pana prezesa, żeby nawiązać kontakt z panią prezes tutaj spółki ZGM, żeby ona na przykład również coś zaproponowała i przedstawiła swoją analizę, jaka by musiała być wysokość tej stawki za wywóz tych nieczystości, żeby po prostu bilansowało się. Na dzień dzisiejszy, jak to liczyłem, bo zliczaliśmy ostatnio ilość odpadów, jaka została wywieziona ze wszystkich cmentarzy administrowanych przez ZGM. Przeliczając to w takim uproszczonym liczeniu w stosunku do tego, co dzisiaj pobieramy na bramie od przedsiębiorców, którzy przywożą do nas odpady dla innych gmin, z tym, że to jest opłata na bramie. My nie świadczymy dla tych firm usługi odbioru odpadów i kosztów transportu. To jest 660 zł dla tych przedsiębiorców z innych gmin, które do nas dostarczają odpady. To jest 660 zł netto za tonę. Natomiast przeliczając sobie ilość odpadów z ZGM-u, która tutaj trafiła do nas w przeliczeniu na tonę, dodając do tego jeszcze nasz koszt transportu, to dzisiaj za jedną tonę wywiezionych i zagospodarowanych odpadów z ZGM-u w przeliczeniu na tonę jest to koszt około 500 kilkunastu złotych. Więc tutaj już widzimy, że ZGM i tak płaci dużo mniej niż odpady, które trafiają do nas z innej gminy. Ale to będzie wszystko przedstawione na analizie finansowej. Jeżeli chodzi o odpady cmentarne i wtedy no, państwo może troszeczkę bardziej świadomie będą mieli pełny obraz tego, że tak naprawdę no, te odpady cmentarne nie są
nie są odpadami, na których my zarabiamy pieniądze. Panie prezesie, ja to wszystko rozumiem, radni też to, my mamy pełną świadomość, ale powiem, że dla mnie, jeżeli chodzi dla mnie jako dla drozdowskiego radnego, ale również i dla mieszkańca, myślę, że dla innych mieszkańców, tak naprawdę każdy wie, że jedna i druga jest spółka i dla mnie to nawet stawka dla ZGM-u może być w wysokości 1 zł. Jeżeli pana spółka by miała do tego, mówiąc kolokwialnie, dołożyć, ale żeby na koniec danego roku kalendarzowego się bilansowało, żeby żadna spółka nie przynosiła strat. Ja rozumiem, że teraz pan mówi jest 516 czy 517 zł, powinno być 560. Ja to wszystko rozumiem, ale nie możemy wszystkiego cedować na mieszkańców, bo równie dobrze, tak jak powiedziałem, spółki najważniejsze, aby na koniec danego roku, a zdajemy też sobie sprawę, że spółka Sękity będzie podlegała modernizacji, więc tak naprawdę rozbudowie, więc do tych tematów jeszcze też wrócimy, do ustalenia wszelkich stawek tak samo trzeba będzie za kilka lat wrócić. Tak, jak najbardziej, zgadzam się z tym. Tak jak mówię, analizę przygotujemy i na pewno podejmę decyzję, jeżeli chodzi o te stawki dla ZGM. No, natomiast jeżeli chodzi o prognozowany wynik finansowy na koniec 2021 roku, to już w moim sprawozdaniu tutaj rocznym z działalności 2020 roku, który no, nie ma co ukrywać, w tym roku zamknął się na plusie, niemniej jednak ilość odpadów przewidziana do wywiezienia, jak również stawki do przetargów zaproponowane przez wykonawców na 2021 rok, no nie napawają optymistycznie, żebyśmy na koniec 2021 roku zamknęli się tutaj na plusie, ale no tak jak pan przewodniczący tutaj dobrze zauważa, spółka ma plany podniesienia budowy całego zakładu, budowy nowoczesnego zakładu, więc no do tego tematu na pewno wszyscy musimy podejść elastycznie. Tak jest. Może to niezbyt ładnie zabrzmi, ale no tak naprawdę teraz najważniejsze, żeby zakład, spółka, żeby przetrwała do czasu tutaj rozbudowy i wszystkiego. I tak naprawdę no to jest najważniejsze. Tak. Mówię, mieszkańca naprawdę nie interesuje, czy jedno, czy drugie, czy nasza tutaj spółka Sękity będzie wywoziła odpady zarówno tutaj z cmentarza, czy będzie wywoziła od nas, od zwykłego mieszkańca. Każdy z mieszkańców chce zapłacić mniej. Jeżeli by się okazało, że będzie inna firma, inny podmiot, który zapewni wywóz nieczystości, to pewno mieszkańcy za tym będą. No i z tym też trzeba się liczyć. Tak, ja to doskonale rozumiem. Także dziękuję dla pana prezesa. Proszę bardzo. No, chyba, że się uda wypracować jakiś inny sposób, żeby te koszty obniżyć, oprócz obniżania stawki. Oczywiście to też jest rozmowa. Zmniejszyć ilość. To też jest oczywiście rozmowa z zarządcą cmentarza i no, nie wiem, podejścia do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarza, edukowania społeczeństwa odnośnie w ogóle zaśmiecania cmentarzy typu niezwykłymi kwiatami żywymi, tylko sztucznymi, które po 2 dniach czy tam 3 trafiają do nas do składowania i są ogromnym kosztem później zagospodarowania. No jest, można podejść do tego edukacyjnie, można podejść do tego właśnie nie w ten sposób, że na przykład wydzielić kompostowniki wokół, przy terenach cmentarnych i tam deponować te odpady i poddawać je kompostowaniu, gdzie jak wiemy ilość liści, ilość odpadów organicznych z cmentarza, która waży, jest też duża, natomiast odpady cmentarne są tak specyficzne, że ta ich pozostałości po sortowaniu, czyli tych odpadów, które dalej muszą wyjechać do zagospodarowania do innych zakładów, zostać przetworzone na paliwo alternatywne, bo jak przypomnę, takich odpadów nie wolno składować, co też gdzieś tam mogłoby obniżyć koszty, ale tego nie wolno robić, no z roku na rok są coraz większe. Szkło cmentarne nie nadaje się do recyklingu, bo jest zanieczyszczone parafiną. To są też kolejne zanieczyszczenia, które później są kosztem dla recyklerów i wręcz do takiego odpadu trzeba dopłacać, ale no, ja jestem otwarty na rozmowy i wypracowania no, jak najbardziej optymalnych rozwiązań na tych cmentarzach, żeby obniżać te koszty, a ostatecznie, żeby mieszkańcy naszej gminy no, nie odczuli tego, szczególnie w tych czasach na swoich kieszeniach. No oczywiście, że tak.
Dziękuję. Szanowni Państwo, czy w wolnych wnioskach i informacjach ktoś z Państwa jeszcze obecnych tutaj na sesji chciałby zabrać głos, ma jakieś pytania, informacje do przekazania? Jeszcze jak Pan Przewodniczący pozwoli, przekażę tak, informację, oczywiście. Którą... Słychać mnie? Tak, tak, słychała Pani Burmistrzu. Którą był winny burmistrz Państwu odnośnie szczepienia w sprawie COVID-19. Informacja jest przekazana przez radną Romanowską, która wczoraj kontaktowała się w tej sprawie z ośrodkiem, naszym ośrodkiem zdrowia, otrzymała informację, że będą szczepienia szczepionką koncernu AstraZeneca, ale wszystko w swoim czasie. To znaczy, tu się nic nie da przyspieszyć, ale te szczepionki też będą występowały tutaj w szczepieniu naszego społeczeństwa. I taką ogólną informację otrzymaliśmy na ten dzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla Pana Burmistrza. Szanowni Państwo, czy może ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dobrze, Szanowni Państwo, jeżeli w wolnych wnioskach i informacjach nie ma więcej pytań, żadnych informacji do przekazania, to chciałbym wszystkim bardzo podziękować za udział w dzisiejszej sesji i zamykam sesję Rady Miejskiej w Biszczynku. Do widzenia Państwu. Dziękujemy. Do widzenia. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.